Ale bym smaszował skałki. Oj, tak, tak. Skałki istnieją po to, żeby je smaszować. Czy jakoś tak. Co ja chciałem, co ja chciałem? Chciałem swojego synka. Dobra. Chyba wsio żyje. I pytanie, co my teraz mieliśmy robić? Co my teraz mieliśmy robić? Czy ja mam coś takiego jak mapa? Powinienem mieć mam mapę. Potrzebuję mapę zobaczyć. Chyba mieliśmy do trzeciego jeziorka, czyli do Acuity. A jechać, lecieć jak zło, tak zło. Cześć, Sebastian, witam, witam. Tylko pytanie. Wydaje mi się, że tutaj przez górę najlepiej będzie. Wydaje mi się, że przez górę najlepiej będzie. Moim innym dylematem, który mam, jest to, co ja właśnie będę chciał robić na streamach w sobotę, bo... Jeżeli nie chcę wrzucać kolejnego fansowego projektu, to chwilowo będę musiał się zastanowić nad tym jakoś bardziej niż poważnie. A domyślam się, że fansowych rzeczy może być odmieniony za dużo ostatnimi czasy. Nawet jeżeli Oxide mógłby zaraz przyjść i powiedzieć, że ten... że... jest fansowych nigdy za wiele. 40 cm rzędu, gratuluję. Dziękuję za regularne wizyty. Mogę go porobić, co mi szkodzi. Nie, żeby dużo ekspa z tego miało wpaść, ale... mam wrażenie, że moje Pokémon są lekko niedelewelowane względem tego, na których poziomach są przeciwnicy, jako tenerze. A z drugiej strony, jak widzę Pokémony na 13, to aż się trochę odechciewa. Bo to już jest ten moment, kiedy one nie dają jakoś specjalnie dużo ekspa nawet. To jest mój główny problem. O Jezu. Głupie pytanie. Bo ja mam defoga. Nie do końca chcę go używać, ale mam defoga. I czy... o mój Boże, tylko Scepter go może dostać? Jakby Milotic albo Gard mogli dostać defoga, to jeszcze jak cię mogę, ale Scepterowi naprawdę nie chcę go dawać. Pytanie, czy ja mogę tędy po prostu przejechać i liczyć na to, że wszystko będzie dobrze. Metang. Metang już się nadaje do zabijania dla ekspa, tylko... Fire Punch? O, doskonale. Teraz na ich czas będę trafiał. Trafiliśmy na cichy wzgórza. Kolić mnie, żeby sobie któregoś razu jakiś horror rogać, tylko nie wiem który, jeżeli już miałbym wybierać. Oho. Mam dziwne wrażenie, że bicie się tutaj z przeciwnikami jest trochę nierozsądne. Cześć, Pasko, witam, witam. O Boże, jeszcze on się będzie leczył? Cześć, teraz to już w ogóle pomuje. O Boże, to działa. Czy ja tędy wyjadę? 25 transmisji, gratuluję. Nice. Cieszę się, że regularnie wpadasz, odwiedzasz. Luxio. Lubię Luxeja. To co, standardowe, jeżeli ten... jeżeli go nie zabije i będzie sensownie do złapania, to spróbuję go złapać. To on jest sensownie do złapania? Fire Punch może być. Jeżeli się nie podpali. Okej, nieważne. Myślałem, że mu mniej wiadam. Oh well. Zresztą mam ten problem, że nie wiem, czy miałbym go gdzie wcisnąć teraz do mojego party. Bo moje party w tej chwili... jedyne co tu mógłbym tego elektryka wyrzucić. Cześć serwio. Czy chcę pytać, dlaczego masz link i nazwę mojego streama? Ja tak wrzuconą. Czy powinienem pytać? Explode. No Boże. Lód. Lód to zdecydowanie nie jest odpowiednia pogoda dla Septela.
Cześć, sobie, czy pobijemy dziś Mesmera? Nie no. Wydaje mi się, że Elden Ringa to już stale, czy na razie chyba... Słuchaj, Zerg. Chyba, że chcesz zrobić Seamless Co-opa, to ja mogę odpalić Seamless Co-opa. Ale domyślam się, że to tak nie działa. Skoro tego Seamless jest odrobinę pobugowany obecnie i praktycznie z dnia na dzień nowe wersje wpadają. Jak gamy sobie z Kasparem, to właśnie codziennie update'ujemy. Fly, bo... Niedobrze. Czy ja go zabiję na Power Whip 2? No może. Tak, już zabiłem, fajnie było. Dostajesz powiadomienia, w sensie... Skąd powiadomienia? Dobra, chyba muszę dać się trafić tym digiem. A, z Discorda, okej. Myślałem, że nie masz moda zasobowanego czy coś. I ci pokazuję ten. A, w ten sens. Dobra. Jasne. Bo ja nie jestem na Discordzie seamlessowym i dlatego nie wiedziałem, o czym mówisz. Teraz, czy też mnie zabije? Prawie. Znaczy ja umrę, bo Helm mnie zabije. Ale jego też dziabnę, więc przynajmniej o tyle dobrze. Żegnaj, Sceptile'u. Spróbujmy tego erotika. Najwyżej zaraz go wymienię. Zdecydowanie go zaraz zmienię. Jak to przestałem przeklikiwać rzeczy? Za mocno skipa wchodzi. Zapominam, że mam przyspieszone dialogi od Dominy i dlatego... co stąd się nada? Cześć, witam. Jak tam mogę koncecisko? Wam się udało, chłopaki? Conversion 2. Czy to zmienia na... O, jakie dole. Water means dragon type. widzę, że full sync to się odpaliło. Jeżeli jest smokiem... To co, jak kurwa jest slashem mam go bić? Lepsze niż finalna symfonia? To zero cukru przy wersji to chyba tylko ładnie wygląda na etykiecie. Powiem szczerze, coś w tym jest. Tak jak w coli czuję brak cukru, tak w Pepsi? Nie powiedziałbym. 10% kontratakuje, ja pierdolę. O mój Boże! Przysięgam, 10% mnie nienawidzi. Druga nocka to był jakiś obłęd. Ja nie wiem, jakoś nie wyobrażam sobie być na ten. Być na tego typu koncertach akurat. Ale u mnie to kwestia, że ten, że po prostu nie jadę sobie aż tak dobrze z bardzo głośnymi dźwiękami. A domyślam się, że tam do tego to się sprawdzało. Po prostu też nie będę komu, nie jestem aż na tyle wielkim fanem mety, bo część utworów lubię. Powinno macie być, right? Nie popierdają mi się. Co powiedz do uszu? To brzmi trochę jakbyś chciał sobie wyciszać muzykę, na którą przyjechałeś. Domyślam się, że nie o to chodzi, ale trochę tak to zabrzmiało. Co ja mam do pierwszego Pokemona? Może Milotika? Żeby się levelowało trochę? No i tak działa. Znaczy ja wiem, że to nie tak działa i że nazwa pewnie nie do końca świadczy o tym, co to robi. Popłakałem się tylko na paru utworach i jestem z ciebie dumny. Stuntler. Nie jestem przekonany co do Milotika na Stuntlera.
Aż to zależy od tego, co ma ten. Co ma stan w movesecie. Ahoj. Też, o, okej. Dwóch ataków nie przeżyje. Więcej jednego nie przeżyje. Holy fuck. Zrobiliśmy jeszcze tej listy mety. To dlatego tak mało pisaliście, bo całe dni spędzaliście na robieniu tej listy mety. Hej. To by wiele wyjaśniało. Tam nie jestem w stanie absolutnie zrozumieć, że to może chwilę zająć. Jesus. Ile kurwa? Jest na dobrej drodze, żeby wziąć się, cofnąć się do centrum najbliższego. Względnie podleczyć się, bo chyba postać mają te potki. Niepokoję się o to, jak będzie wyglądała liga. Patrząc na to, jak już teraz sobie scenami jadę. Na ten tydzień jeszcze wróciliśmy do skrzynki na krótką godzinną chwilkę. Powiem szczerze, z początku przeczytałem krótką 5-godzinną, nie wiem czemu. I nie widziałem w tym absolutnie nic dziwnego. Czy to na górze coś było? Nie, to jest absolutnie nic. Fight me. Gdyby mi też akurat trzeba wejść na koncert, no to po drodze można podyskutować jeszcze. Na koncercie można podyskutować. Graveler. Crosstrap go nie zabije. Raczej, bo za dużo obrony. Matshot. Tendej? Ja akurat utworu nie znam, więc nawet ciężko mi stwierdzić, na ile to jest coś dużego. Ja z metą się zatrzymałem dawno, dawno temu, powiem szczerze. Chyba najświeższy utwór, który kojarzę z nazwy, że jest świeży, to Unforgiven 3. A i to na zasadzie, że to kojarzę po prostu. Mogę u Ciebie odpocząć? Dziękuję. O mój Boże, mogę pogrindować? Znaczy zależy, jakie tutaj Pokémony są, czy w ogóle się nadają do grindowania. Pamiętam, jak w piątej generacji były na początku cawki, w których Audino można było spotkać. I to było takie świetne miejsce do grindowania, przez to, że Audino dodają tonu expa. Dobra, przerabialiśmy to niedawno, Myrotic tego nie przeżyje. W ciągu tych koncertów dwa otwory z mojej top 3. O jeden za mało. Koncert nieudany. Do taski. Wniosek, musisz częściej nadwyrężać głos, żeby go wyćwiczyć. Mega kick. To mnie nie zabije, okej. Okay. Ten trzeci strzelę 2000 razy. No i... No i git. Czy odniosł właśnie w każdej trawie? Nie pamiętam, jak to było. Też mało gen w piątą genę. Raz ją przeszedłem i to bez jakiegoś zagłębiania się w te mechaniki. Co tam jeszcze masz? Golbat. Zostawienie Blazikana na Golbata było z pewnością jednym z pomysłów w historii pomysłów. Ważne, że działa. Nieważne jak, ważne, że działa. Nie no, to brzmi trochę jak taki typowy koncert zespołu, który bardzo się lubi. Flygon. Nie mam nic lodowego, jeżeli dobrze pamiętam. Bo ty masz Dealpacka Headsmasha? Czy Dio coś miał może? Dio też nie miało, Sylwii też nie miała.
Ale Masahika? Spróbuję sobie Tyla jeszcze raz. Może tym razem nie jest zaszły na śmierć? Galina, ty się dlaczego bo lepiej ten raz przed nami? To akurat dobrze, że się trafiło wtedy, kiedy wam zależało, że tak powiem, a nie wtedy, kiedy nic byście z tym nie zrobili. Space Event. Wiem, że to czwarta gena, ale trochę nie ten Pokémon. On mnie krytnie? Nie krytnie mnie, na szczęście. Spróbujmy go z Frenzy plantować, bo nie jestem przekonany, czy Power Whip trafi. Spoko, spoko, czym się dzięki, że wpadłeś. Przynajmniej na chwilę. Wyrosa się wlecze. Jak już mam demowe leczonko, to szobok, to czemu nie korzystać? Czemu ja cały czas próbuję analogiem? A, chyba wiem dlaczego, bo ostatnio za dużo Elden Ringa, pewnie dlatego. Jestem za bardzo przyzwyczajony do ruszania się analogiem. Cześć, Meilin. Będę kwestionował, że chcę trenować taką pogodę. Bo to zdecydowanie nie jest pogoda, w której ja bym chciał trenować. A nie, czekajcie, zdarzało mi się biegać w takie śnieżyce. Może nie powinien być hipokrytą. Goddammit. Ja się tyle ogarniam, czekając mi się karnik nagrzeje na frytasy. Ja ostatnio, jeżeli robię sobie frytasy, to praktycznie tylko z tego. To praktycznie tylko z frytownicy. I nie wiem, jak dla mnie wychodzą lepsze niż takie piekarnikowe. Spróbujmy tak może. Czy byłem u Mindy? Nie kojarzę, kim jest Mindy, więc chyba nie byłem. Special attack, Rose, nie podoba mi się to. A wymianę na tej drodze? Podejrzewam, że jeżeli ma tej wymiany, to ja nie będę miał tego, czego ona chce na wymianę. Ma to sens. To tak samo jak ja zawsze mówię, jak ludzie coś mówią, że no, w piekarniku coś jest bardzo dobre, tak, no, fajnie, zrobiłbym sobie, ale nie mam piekarnika. I zawsze reakcja jest, jak ty kurwa możesz nie mieć piekarnika? Jak on kurwa może używać Frenzy Planta? Zajebiście, też umrze od Hayla. Dio, nie! Nabadam ekstra Majlotkowi. Co tam dalej macie? Towarzyszu. Angrof, no dobra. Kolega Blazit. Spalałbym całymi piaszkami takie tangrowy. Czy to go zabije? Pewnie nie. Pewnie nie, ale sprawdzić można. O! Myślałem, że będzie wytrzymały. O, well, absolutnie nie będę rzekał. Jesus! Co za piękna pogoda! I jeszcze... To jest Pokeball czy dziecko? Why not both, I guess? Ja to miałem dzisiaj wymuszony dzień wolny. I czuję się jakby nie był dzisiaj poniedziałek, strasznie dziwni mi. Head smart, you're back. Nah. Watch the blades.
Zawsze tak się boję dać takie dni wolne, bo czuję, że mi to potem kompletnie rozwala jakiś kalendarz. Że teraz będę jutro myślał, że jest poniedziałek, pojutrze, że jest wtorek, w piątek, że jest czwartek i wszystko mi się pojebie. Przynajmniej na tydzień. Nice. I co zrobię to chyba rozsądnie? Żeby nie dać się aż tak hapaków. To jest dziecko w Pokebolu. To my w Palworlda gramy. To nie takie głośno było o Palworldzie przy tym mierze, tak mam wrażenie, że kompletnie się uspokoiło. Albo ja po prostu nie siedzę w kręgach, które jakoś bardzo z Palworldem mają do czynienia. Jedna zwojga. Sam się jakoś za niego też nie zabierałem, więc... A z poznajomych właśnie wokoło premiery, czy to grało, czy to dużo o tym mówiło, a potem taka cisza, nagle, nic. Gdzie też nie jest to na zasadzie, że chyba... Wydaje mi się przynajmniej, że nie zdąży i porobi tego dostępnego kontentu. No tylko po prostu jakoś tak chęć wygasła. Chłopca się nawet nie zareklamował. Syku rzeczy, o których zapominam. Z tego pokorowego lola to jeszcze grają w Unite? Wydaje mi się, że tak, ale... To też głowy nie dam. Czy ja mam cokolwiek? Darky Ghost, Buggy... Nie. Dostajesz nic jakie twoje raz trzasz. Cześć Samurai, cześć, cześć, cześć. Ja w Unite zagrałem ze dwie czy trzy gry może. Nie wiem, jakoś ciężko mi się gra w moby nie na myszce i klawiaturze. Jestem za bardzo przyzwyczajony chyba. Te twojek, no chyba zostajemy. Może nawet sam frame wheel wystarczy. To trochę optymistyczne, ale wiesz, dadę. Biorąc pod uwagę, że... Jakiś, nie wiem, żeby nie skłamać, 15 lat grałem w moby na myszce i klawiaturze, to jeżeli nagle miałbym się przesiadać na Joy-Cony, to trochę ciężko by im było. Bo długo grałem w ligę i potem, znaczy potem, przedtem grałem jeszcze w Dotę. I w sumie w trakcie jak grałem w ligę też trochę w Dotę grałem, ale to inna sprawa. Tylko to już dwójkę. Tak samo jak na przykład nie potrafię kompletnie grać w strzelanki na kontrolerze. Wiem, że sporo ludzi nie ma z tym problemu, ale mi to absolutnie okropnie przychodzi takie celowanie na kontrolerze. Nie wiem, nie potrafię zwyczajnie. Próbowałem wielokrotnie i nie daję rady. A jeżeli gra ma jakiegoś rozbudowanego autoaima, to człowiek się zastanawia, gdzie jest zabawa wtedy ze strzelania. Albo może nawet nie tyle autoaima, co jakiegoś aim assista, może to jest lepsze określenie. Chciałbym, żeby mieli tu bardziej wyewoluowane Pokémony, żebym więcej na nie ekspert dostawał. Dajcie mi chodzić przez te zaspy! O mój Boże! Nie da się chodzić! To jest. Tutaj dosłownie się nie da chodzić przez te zaspy. Tak się zastanawiam, czy to, czy akurat chodzimy z taką czy inną prędkością, jest zależne od kratki, czy to się losuje? Pobiegnij. Ale ja trzymam blisko odbiegania, to jest najgorsze. Wobec tej gry ścigałka na Joy-Conach. Akurat dyfowanie Joy-Conów to jest coś, jest czymś, co mnie kompletnie ominęło do tej pory i bardzo się cieszę z tego powodu. Szybciej mi się zepsuł kontroler od PS4 pod tym względem. Pojeździć rowerem? No dobrze. Już wybrałem rower, fajnie było. Antidotum. A propos ścigałek, nie wiem, czasami mnie nachodzi taka ochota, bo tak sobie myślę... cześć kaka. Hello, climb, o mój Boże. Nie mogę pojeździć do miejsca, w którym jeszcze nie byłem.
Czasem dochodzi mnie taka ochota, żeby pojeździć sobie jakoś. W sensie właśnie tak. Takim samochodem. Tylko nie tak, że nie wiem, odpalam sobie jakiś symulator i jeżdżę w sadem czy coś. Tylko rzeczywiście kupić sobie taki zestaw, kierownica, pedały i tak dalej. Pół żartem, powiem, że żeby nie zapomnieć, jak się jeździ. Kierownica i pedały. Nie, nie boję się mówić tego słowa na wizji. Znaczy ja pamiętam, że u ciebie ten mieliśmy okazję się z tym pobawić, bo ty miałeś tą VR-ową. I to mnie po części właśnie zachęcało, żeby spróbować. I dlatego się zastanawiam. Możliwe, że któregoś razu, jak będę miał luźniejszy miesiąc, jeżeli chodzi o wydatki, to się skuszę na ten, na VR-a. On mnie zabije, bo to jest super efekt. Fuck. Przynajmniej God of War dostanie pełnego expa, I guess. Weź się, Majlotek nie wie, God of War. Zapomniałem, że zmieniłem. On ma to pasowane. Spróbujmy tak. Na pewno nie będzie miał tak Pokemonów, prawda? Ani Ghostów. Prawda? Prawda? No, Ball of Death to nie jest ani jedno, ani drugie. Więc na razie jestem uratowany. Zobaczymy na jak długo. Czy on właśnie dał nura? Yep. Oh god. Jestem zdania, że gradobicie to tak wielkie odłamki, że powinny spadać pod wodę i ich tam trafiać. Daje działa na latające? Tak, o co chodzi? Daktrio... Nie wiem, czy Daktrio mnie nie zabije, jak zostanę na gadowarze. Majlot ich powinien przeżyć. O ile nie będzie miał jakichś innych rzeczy typu Grasnot. Daj taki dig. I mean, dive? To po prostu typ wodny. Przez dłuższy czas Pokémony nie zwracały uwagi na to, jak ruch się zachowuje, powiedzmy, tylko bardziej na to, jaki ruch ma typ pod tym względem. Pomocy duch chce mnie podpalił. Jeszcze dobrego Jigglypuff. Jolo. Pożałuję tego, prawda? To tylko 10 poziomów różnicy, co złego może się stać? Co złego może się stać? O, oh, Jesus fucking Christ. Nie jest też tak źle. Wydało się, że to łutamy były te wiasy. Ej, pomyliłem ataki. I byłem pewien, że Majlotek właśnie umiera. Ale na szczęście nie jest aż tak źle. Głupie pytanie. Do kiedy jest Steamowa wyprzedaż? Nie widziałem tego cenera. O, Jesus. Do 11, czyli do czwartku. O kurde, herwania. Herwania już jest dark, czy jeszcze nie? Chyba jest, prawda? To nie wygląda dobrze.
Tak wam powiem. Bo wiem, że Sharpedo na pewno jest. O mój Boże! Spokojnie, Shinji, wszystko będzie dobrze. Na pewno nie będziesz się zabijał sam o siebie przez Swagera. Jestem pewien, że nie będzie tak źle. O, nice. Nie patrzyłem, ale słyszałem, że wchodzi ten atak, który powinien. A nie, że bije siebie po łbie. Co tam dalej masz? Przyznaj się. Kaslan. Jola. Mamy zwiększony atak, więc chciałem zostawić sobie tego buffa. Zmienił się na grass type. Ale to mogę z Fire Puncha potraktować wtedy. To gorzej z samego siebie walnę. Yep. Au. I nie wiem, czy Apple mnie nie zabije. Nie. Na szczęście nie. Jeszcze. Ile ten cholerny konflikt może trwać? Udało mi się zawsze, że to już krócej. Czy ja przeżyję tę walkę, jeżeli Scepter zostaje na polu walki? 7, przeżyję. Jedyne co mnie może zabić teraz to jakiś confusion osoby. Na szczęście już się kończy, więc this is fine. Masz może Thunderbolta? Bolta nie, mam Thundera na Raiko. I chyba Discharge'a, ale Thunderbolta niestety nie. Fajny fanfi. Chciałbym, żeby Gardevoir miał trochę... Trochę, tak choćby odrobinę. O mój Boże, to nie zabija. Bardziej zróżnicowane ataki. Gadowa może się nauczyć. I mean, losowałem kompatybilność TM-ów. Więc podejrzewam, że nie może się nauczyć. Albo może, tylko no... Nawet nie wiem, czy istnieje TM od Thunderbolta przy zanonimizowanych TM-ach. Cześć, Matku, witam. A w sumie, skoro jeszcze o tym mówisz, to zerknę, co ja tu mam. Czy mam jakieś specjalne ataki, które by się nadały? Podkreślam specjalne, to jest fizyczne, fizyczne. Lift. Mech. Draco Meteor. Nikt się nie może nauczyć Draco Meteora. Ależ to jest fizyczna. Czyli niekoniecznie do Gardevoir. Okej. Okay. Sivak, masz Kostek nie jest fizycznym przypadkiem. Okej, czyli musimy iść do Snow Point. Czy ja dobrze poszedłem w ogóle w takim razie? Zobaczmy, mapa. Tak, można sobie iść, okej. Już się bałem, że źle poszedłem. Kompletnie. Tutaj już na szczęście tylko pruszy, więc może nie będzie nam hejlować podczas walki. Nie będzie, prawda? Który to lud? Jesteśmy w Acuity Lake, on kurwa, hail. Gdyby to była szósta gena, to bym było dwa razy tyle. Na szczęście to nie jest szósta gena, więc nie obrywam dwa razy tyle. Kiedy tak się dostałem, co ja mogę chcieć wcisnąć na te... na... sobotnie streamy? I dlaczego Bloodborne? Nie zrobiłbym przecież streamu z Bloodborne, prawda? Znowu, prawda? Prawda?
To nie jest tak, że chcę zobaczyć, jak działa Bloodborne na PS5, prawda? Prawda? Może... Oj, tak, tak. Bo dawno Eldenka nie było, zgadzam się. No albo jakieś Soulsy dla odmiany, bo też dawno nie było Soulsów. Nie, no coś... Coś staram się wymyślić, coś co nie jest tymi rzeczami. Kupimy sobie podków trochę. A na razie to niech mi wystarczy. Pytałem też o przecenę na tym, na Steamowej sprzedaży, bo się zastanawiam, czy Hollow Knighta sobie nie ogarnąć. I to może potencjalnie postreamować, zwłaszcza, że kiedyś streamowałem Hollow Knighta, jakiegoś tam jednego czy dwa streamy na krzyż. Czy mam odliczamy na Hunter? O nie. To jest zbrodniarka wojenna. Guys. To jest największa zbrodniarka wojenna w całej historii Pokémonów. Oh no. A jakby ktoś nie kojarzył, o co chodzi, to ten. To ona chce zamienić swojego Huntera na naszego Medichama. Gdzie Hunter ewoluuje przez sobie wymianę. Więc Gash może sobie pomyśleć, ej fajnie, dostanę Gengara. Oj, kwaj szady. Yep, nie. Po wymianie okazuje się, że dostajemy Huntera, a nie Gengara. I człowiek się zastanawia, o co chodzi. Patrzysz sobie na przedmiot. Hunter ma Revestone'a. I ona ci jeszcze bezczelnie mówi, że ej patrz. Dam mu Everstone'a. Fajnie, co? Hehe, XD. Dobrze, idę ćwiczyć w sali lodowej. Ciekawe, jak bardzo jest lodowa. I dlaczego w sala? Tak, tak się nie robi. A myślisz, dlaczego mówisz, że to jest zbrodniarka wojenna? O Boże, a propos zbrodni wojennych, ten gym to jest zbrodnia wojenna. O tym zapomniałem kompletnie. Muszę przypomnieć sobie, jak się go robiło. Ale najpierw chcę zobaczyć scenerami, żeby ekspa trochę zgarnąć, bo cierpię na niedobór ekspa obecnie. Bawi mnie za każdym razem, jak widzę, że Stability mają w nazwie FUCK. I możesz sobie gym skipnąć, bo możesz iść... O Jezu. Pytanie, czy to było zamierzone, czy nie przemyśleli? Obie odpowiedzi by mnie absolutnie nie zdziwiły. Czy to jest ziemny gym? To jest ziemny gym. Jest szansa, że... I'm a cutie Phoebus, by sobie te, dobrze radził. Chyba jest drobna, taka delikatna odrobinkę różnica poziomów, ale chyba nie jest aż tak źle, right? Right? Aż ten FPI będzie mnie bolał, bo to wciąż... ile? 11, 13 poziomów różnicy. A nie, aż tak. Z drugiej strony, jakby to był Earthquake od Sunslasha, to bym tego nie przeżył. Raczej. Można było też się zrobić tam Sunslash. Oh god. Ja pamiętam, jak na swoim cartridge'owym egzemplarzu Platinum... nie Platinum, wiem, te Diamondy. Jak na cartridge'owym egzemplarzu Diamondów
Próbowałem zrobić te oblicza, żeby po Darkraya pojechać. I też się bałem, że sobie rozjebię zapis kompletnie. Na szczęście udało mi się, nie? Jakim cudem, ale udało się. No jeżeli to jest ziemny gym, to... to wrzucę sobie Milotika na pierwszy slot. Przynajmniej na razie. Jak nie będzie szło, to od tego mamy tego, jak on się zwie. Stella. Nie wiem, jak akurat dużo dobrego słyszałem o tych remake'ach, bo 48. To się źle skończy. Czy to jest Steady? Fokus Sasha jeszcze kurwa lepiej. Wytechnę sobie ten fokus Sasha? Golem został kurwiony. A dużo jak spadaje. Jako, że nie chce mi się wracać do centrum, to będę się pod kami leczą. Stać mnie. Jeszcze. Dopóki nie jestem w lidze i nie zostaję wpierdol od pierwszego tenera w lidze, to stać mnie. Dobra, I guess, że tak, tak, to i to. No dobrze, dokąd teraz? A, steady dopiero od piątej gany tak działa? Nice. Nie wiem, jakoś jestem przyzwyczajony, że widzę, że steady działa jak działa i zapominam, od której gęty wchodziło. Flygon, to jest bardzo niefortunne. Potrzebuję czegoś, co ma lodowy ruch. Gdybym tylko miał jakiegoś Pokemona... O, ja pierdolę. Gdybym tylko miał jakiegoś Pokemona w boksie, który ma lodowy ruch... By tylko. Jump kick? Jump king? Fire średnio... I mean, fighting może zadziałać, ale boję się ziemnych ataków trochę. Kupuję chyba, bo to najwyższa ten... Efekty będą one hit, knockout move, czyli te wszystkie fissure i tak dalej. Znaczy się, że nie trafia, niech to by się trafiło. Ale wiesz, się ona na pierwszy atakuje to co? Oj, tego flagu na śniegiem, właśnie nie na śniegu, to jestem... Czy on też ma fokus Sasha? Ale ja po prostu go nie zabiłem. Okej. Okay. Aaaa, shit! Po tej walce wracam się do tego. Do tentu. Nie ma chuja. Ej, słuchajcie, mam fairy typ, więc na pewno pomoże na smokę, prawda? A nie, czekaj. To jeszcze nie tak. A ja dzisiaj w Pokemona Go bardzo intensywnie gardowała używałem, bo weszły ultrabisty na rajdy i Gazlorda da się dość łatwo solować przez to, jak mechaniki działają w Pokemon Go. No bo generalnie rajdy dość mocno podwyższają staty Pokemonom, zależnie od tego, jakie one tam mają bazowe i tak dalej, wiadomo. Przy czym Gazlord ma bardzo niską obronę i przez to jego obrona się specjalnie nie zwiększa. Atak też ma bardzo niski, więc atak też mu się specjalnie nie zwiększa. HP-ki ma w chuj wysokie i zwiększają mu się do jakiegoś tam limitu, który normalnie by był. I przez to jest to jeden z nielicznych Pokemonów, którego się łatwo soluje, pomimo że jest legendarką. A że fery mają podwójne te podwójne słabości, to tym bardziej. Nice. Z tobą walczyłem. Czy ja z tobą walczyłem? Nie. O, taki numerek z podwójną słabością? Oj, tak, tak. Póki nie wrzucałem mi wyewoluowanych form Pokemonów. O mój Boże. Gadlet jest twojowym?
No, zdaję sobie sprawę, że on nie jest najwybitniejszy, owszem. Steelix. Na papierze jest to dobra odpowiedź na Steelixa. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Dostanę Earthquake'a i się złożę pewnie. What the fuck do you mean, Dynamic Punch? Chyba wiem, dokąd to zmierza. Nie, dobra. YOLO! 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 Nie patrzę! Kurwa. Nienawidzę swojego życia. Oczy kurwa wiście. Powiem tak, ja nie jestem ani trochę zdziwiony. Do go przysięgam. Zawsze mi się wydaje, że Steelix jest Steelrock. Cześć Lona. I po chwili mam takie. Cześć, to nie jest Steelrock. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Snowpaint i bijemy 7 gem. Moja ulubiona gra. Why no, right? Na zeszłym streamie mam wrażenie, że odrobinę szybciej skończyłem też dlatego, że zaczęliśmy uprawiać intensywne kasyno gaming. Czekaj, tak się nie dało, potrzebowałem większego rozpędu. Czekaj, muszę tędy pewnie. Zobaczyłem. Gambling zawsze działa. A mi zachęcanie dzieci do hazardu nie jest najlepszym, co można robić, nie będę kłamał. Gdzie teraz chcę? Chyba tędy. Ach, ja mogę tutaj wyjść. Jakby nie będę się kłócił z tym, że jest zabawne, ale jednocześnie rozumiem, dlaczego mogliby tego nie chcieć, o tak powiem. Może dlatego, że hazard uzależnia, idę no. Ciężko nie stwierdzić tak jednoznacznie. Czy ja powiedziałem przemoc uzależnia? Błagam powiedzieć, że nie powiedziałem przemoc uzależnia, bo mnie chuj trzej. A przemoc zabija? Przemoc nie zabija. Inaczej, zależy jaka przemoc. Nas też może uzależnić. Znaczy, nie przeczę, ale jednocześnie nie ma co porównywać tego, jak jedno i drugie uzależnia, tak powiem. Papita. Żeby nie było, ja absolutnie nie będę wam próbował mówić, że przemoc jest lepsza od hazardu, tak? Żeby nie było, że ja mówię jakieś bardzo złe rzeczy. Jesteś trochę niedelewalowany na tym gym. Jestem trochę niedelewalowany wszędzie obecnie. Nie tylko na tym gym Luna. Ja się boję tego, jak z Cynthia mi wyskoczy z Pokemonami na 70. Czy zapisywałem? Znaczy tutaj na szczęście, jeżeli się wyjebie, to tylko to kasy stracę, więc nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. Ja się będę wyłączał. Spoko, czym się. Jak się tu wchodziło? Moja ulubiona zagadka logiczna. Bo stąd mogę, tak. Nie do końca to chciałem chyba zejść. A nas. Nie, bo ja tu wrócę. Zadanka. To by się nigdy te zadanie nie skończyło, prawda? Gdyby nie fioletowe kółeczko, to nie wiedziałbym o streamie. Tak to jest, jak człowiek zapomina wrzucić ogłoszenie. Zależy się, jak to jest.
Felona, ja nic nie mówiłem, proszę nie bij. Jak już nie będzie mi się chciało powtarzać robienia tych rzeczy, to pozwolę sobie zrobić od razu tego. A to nie, nie, to ja nic ważnego nie powiedziałem, Luna, nie musisz się przejmować tym, co ja gadam. Spokojnie, this is fine. Jeżeli nie usłyszałeś, to tylko lepiej. To nie było nic obraźliwego. Tyle ci mogę obiecać się z ręką na sercu. Zobaczmy jak tam Canned Ice. Jak to jest, że poszczą super hyper do 20-50-200. Odkryłeś geny z Nerfili Hyperpotki, z tego co pamiętam, do ilu? Do 120? Chyba też uznali, że były za silne. Barbet nie aż tak nie bije, ale jeżeli strzeli mi Earthquake'a, to nie przeżyje. Pozostaje mi liczyć, że nie ma nic silniejszego. Dragonclaw. Okej, żyje. Lemoniadę od Wirgu. Wirgu, tęsknimy. Nie no. Też, żeby nie było moim zdaniem, jeżeli ten... Jeżeli ktoś... po prostu nie chce już się udzielać w internecie, to nie ma co go na siebie wywoływać. No dobrze, Milotiku, żegnaj. Bo chudzanie steady. No nieważne, jak go zrobiłem. Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Wszystko zgodnie z panem. Wszystko just as cake. Gasodon, dobra, to na pewno Scepter wchodzi. W ogóle nie wiem, czy u was też tak jest a propos lemoniady, ale u mnie ostatnio strasznie często widzę, jak dzieci, młodzież się stawia i sprzedaje lemoniadę. Nie kojarzę, żeby kiedyś tak było. A ostatnio jakoś bardzo często widzę. Zawsze kojarzyłem to jakiś taki bardziej zwyczaj, nie wiem, amerykański? Więc trochę się dziwiłem, jak zobaczyłem, że u nas coś takiego robią. No ja też właśnie zawsze kojarzyłem, że to jest takie typowe amerykańskie, więc jak się to zobaczył u siebie na, za oknem przy ogródku. Dziwnie, Jezu, czy ja na pewno jeszcze jestem w Polsce? Ja bym nie uwierzył, to coś złego, absolutnie, tak? Po prostu takie strasznie nietypowe. Czasy się... czemu nie zmienię Pokémona? Czasy się zmieniają. Ja tego pożałuję pewno. Ja tego bardzo pożałuję. What the fuck do you mean, Hydro Pompa? Chłop strzela takim, który jest dla niego czterokrotną słabością. Ruch. Ruch. Starz bomb nie dobije raczej. Potrzebujemy dużej ilości kasy, bo chcemy pojechać na koncert. Mamy 10 lat i jesteśmy, gdzie się nie zgodzą, więc zrobimy, sprzedając lemoniadę po dolarze. Znaczy, akurat nie, wydaje mi się, że właśnie tego typu lemoniady, nie lemoniady zawsze są sprzedawane tak jakby albo za namową rodziców, że jeżeli chcesz sobie dorobić, to idź, naucz się pracować na tej zasadzie. Że to właśnie nie jest tak, że dzieci to robią na własną rękę, tylko że bardziej za namową albo pod nadzorem. Jeszcze zaczną chodzić od domu, do domu pchać i grozić po skierki, albo pieniądze, obleczą klatkę schodową. I mean, to nie jest tak, że dzieci i tak już chodzą i proszą o cukierki albo psikus. 72 to Fire Punch. Jesus, same fizyczne ruchy!
Idź kup cytryny po 3 zł za kilogram i sprzedawaj za 50 groszy za kilogram. Cóż za deal stulecia. Domyślam się, że nie to masz na myśli, Sylwia, ale musiałem. Pojebie mnie z tymi TM-ami. Miladier. Milady, taka fajna broń w Elden Ringu. Ale by sobie zrobił przejście pod Milady. Nie zrobię tego. Mam do siebie resztki szacunku, nie będę zaczynał kolejnych scenów z Elden Ringa przez najbliższy tydzień. Nie będzie w sobotę Elden Ringa i nie będę Kratsewikowi terminów Elden Ringiem. Znaczy ja bardziej myślę na zasadach, że wam się mogło przejeść. I że wy możecie mieć dość. Jakie wyzwania? Pamiętaj, wydaje mi się, że z wyzwań to ja nie wiem, czy ja bym dobra dał, tak powiem. Bo większość wyzwań to coś pokoju, że grasz konkretnymi brońmi. Nie wbijasz sobie poziomów. Wszystkie sosy przerobione, oprócz Demon Souls na FS3. A mniej nie przerobiłem oryginalnego DS2 jeszcze. Same fizyczne. A co Dimiter, zajebiście Seed Bomb od biedy. A i mogę kupić. Czy Seed Bomb też jest fizyczny? Seed Bomb też będzie fizyczny, prawda? Takie śmieszne, a nie tylko coś nośne jak Steam. I nagle rozwo się problemy. Laleczki. Ja nie siedzę w Undertale aż tak bardzo. Nie ciągnie mnie do Undertale. Tak samo o Deltarune kompletnie nic nie wiem. Zamarzarka była do kupienia. Zabawkowa. Duża, biała, zabawkowa. Nie widziałem jeszcze drugiego rozdziału Danganronpy. A propos Undertale'a, to co też na serwerze Garuda bodaj wysłała, że ostatnio nowa generacja holowity berek robi ten. Jedna z dziewczyn robi Undertale'a i moim zdaniem bardzo świetnie głosy podkłada. Ona mogłaby dosłownie sama robić dubbing i można by się nie zorientować, nie wiedząc. No dobra, to skoro moje niecne plany znalezienia jakichkolwiek specjalnych ruchów w TM-ach spełzły na niczym. Poprawię sobie jakoś kierytora. Trochę! Ja, Aki mi zrobiła smaka na Black Q-Rate i zależne streamowanie, śmiało. Black Q-Rate całkiem porządne są. Nie powiem, że są moje ulubione, bo mimo wszystko chyba wolę ten. Hard Gold Soul Silver. Już złapałem! Ciekawe, kto wyjdzie. I to nie jest losowe. Da się zobaczyć, kto wyjdzie. I jak się człowieku przy tej stanie zapracować tak, żeby wyszedł ten Pokémon, którego chce. Tylko ja niestety jestem... Znaczy nie, nawet jak złapię to ten, to jestem w stanie jeszcze samemu ten... Samemu go pokierować tak, żeby było to, co chcę. Po statach, To nie pamiętam, czy on ewoluuje przez szczęście, czy przez poziom, bo jeżeli przez poziom, to na tym poziomie mógłbym nie dać rady.
Dobra, tutaj przynajmniej Pokémony mi dają w miarę sensownej ilości expa. No dobra, czas na najlepszy. Najlepszy. HM. O mój Boże. Co ja mam zrobić? Ma shota wejść? Chyba tak. Ja w sensie muszę przejść kogoś do BW2. Bo z jednej strony myślałem przez długi czas, że to jest po prostu to samo, tylko że nie są inaczej, a jednocześnie słyszę, że jest na tyle dużo zmian, że warto. I może kiedyś się to wezmę, ale to pewnie też jakoś bardziej prywatnie, a nie na simach. Oh no. Sivak dostał pierdo. Nie marnuj czasu, przechodzić do tej naszej tajnej kryjówki. Ja pamiętam, że jak robiłem te XY sobie prywatnie, to próbowałem łapać wszystkie Pokémony jak leci tak naprawdę. I mam wrażenie, że przez to się trochę wypaliłem i nie chciałem ten. Nie chciałem dalej przejść. Znaczy nie chciało mi się tutaj przejść, tak chciałem powiedzieć. O, czemu nie wiem? O, przereklamowany starter! O, nic tu nie ma. Smutkę. Duże smutkę. No dobra, to skoro nam sugerowali bardzo subtelnie, że mamy nie iść do ich kryjówki w Veilstone, to chyba tak zrobię i nie pójdę do ich kryjówki w Veilstone. Smutkę nie jako smut, żeby nie było, tylko smutek ze zmienioną kolejnością liter. Proszę sobie nie dopowiadać rzecz. Luna, powiedziałem, że to nie jest to. Ja dosłownie wziąłem to od angielskiego sadgę, tłumaczone na polskie. Jak tam pisanie Fafika? Fafika to się na spasy wyprowadza, nie pisze. I kryjówka była tutaj. Yep. Potrzebujemy specjalnego klucza. Gdzie ja wezmę specjalny klucz? A, gdzie ja znajdę specjalny klucz? Czy ktoś wie, gdzie jest specjalny klucz? Wiesz może, gdzie jest specjalny klucz? Nie. Goddammit. Jakieś pączki wypełnione miłość. Oh no. Tutaj nie wygląda, jakbym miał mieć klucz. Chyba, że tam się jakoś inaczej wchodziło. Znaki zapytania. O, na momenta, por favor. Tędy też nie wejdę. Wygoogluj sobie, zaraz tak zrobię, coś czuję. Bo not gonna lie, nie pamiętam. A mam bardzo intensywne skipowanie dialogów ostatnimi czasy. Nie wiem, czy nie trzeba wejść przez główne drzwi. To miałoby za dużo sensu. Proszę nie mówić rzeczy, które mają sens.
Nic nie wiesz o żadnym kluczu? No dobrze. O. Okej. Okay. Czyli chyba jednak nie muszę wchodzić głównym wejściem. Ale zobaczę, co się stanie, jak spróbuję wejść głównym wejściem. Okej, okay, już widzę, co się stanie. Absolutnie, kurwa, nic. Panie Paczałek. Otwieraj. To było główne wyjście. W sumie ma to sens. Żelazna kula. To nie jest pokeball. A brzmi, jakby był pokebolem. Generacji byli trenerzy, z którymi się normalnie nie walczyło, ale jak się z nimi zagadało, to się walczyło w zespołach. Bo kiedyś wydaje mi się, że tak miała. O nie, tylko nie bóg. To kolejny bóg. Czy ja dam radę? Zależy, co on ma jako ataki, I guess. Jolo? Jolo! Ale to będą śmieszne obrażenia, o mój Boże. Okej, okay, nie będę próbował. To może mi się to śmieszne. Nie wykluczam. X fucking kills me. Discharge powinien wystarczyć po close combacie. Yep. Chciałabym, żeby Pokémony nabyły nowe ruchy. Potrzebuję nowych ruchów do swoich Pokémonów. Metal Core. O, nie jest nowy ruch. Zobaczę, czy wcześniej nie pominąłem. Dwie godziny temu piłem kawę, już jesteśmy za... Dwie godziny to bardzo dużo. Przez dwie godziny kawa zdąży już wypełować swojego organizmu i pije efekt przestanie działać, da. Kawę się pije co godzinę, da. Tak naprawdę to nie i to pewnie nie jest zawa, ale... Ale no. Chyba się pije z bankami. Ja bym nie potrafił. Aż. Nie no, potrafiłbym w sumie. Teraz jak o tym myślę. Tylko musiałbym ją sobie rzeczywiście robić jakoś z tym. Z mlekiem, z cukrem, tego typu rzeczy. Bo takiej czarnej kawy nie potrafię pić. Zresztą ogólnie mam wrażenie, że wolałbym chyba jako tako pić po prostu czekoladę zamiast kawy. A mam wrażenie, że kawa mnie nie budzi, powiem szczerze. Oho, zaczyna się. Dobra, wezmę się wyleczę. Na wszelki wielki. Kakałko. Kakałko też może być, nawet niekoniecznie jakiś ten, nawet niekoniecznie jakiś z tych słodkich. Czy za ciepło? Nie powiedziałbym. O Jezu, co mi przypomina. Czy może mi ktoś wytłumaczyć fenomen tego, że ludzie chcą najwyraźniej jeść w gorące dni pikantne rzeczy? Bo to jest dla mnie niezrozumiałe. Znaczy możliwe, że ja sobie dopowiadam w tej chwili dużo, ale ten... Byłem sobie dzisiaj w Dealsach, wracając od lekarza. I tam faktycznie cała wystawa jest
zajebana najbardziej pikantnymi chipsami, jakie są, i kojarzę, że to jest mniej więcej od niedawna, czyli od tej pory letnio gorącej. Te fioletowe, jakieś prąglesy, wszelkie pikantnej maści, inne jakieś niemarkowe, też pikantne. To wszystko jest na wejściu tak naprawdę od razu. Więc nawet nie tylko te takisy, wszelkie maści tam są. Dlatego się zdziwiłem, bo gdyby to były te jedne, no to jeszcze jak cię mogę, tak? Ale wszystko tak naprawdę było ten... To wszystko było te pikantne i miałem takie, o chuj wam chodzi. Wiecie co, chyba zaraz wrzucę Dio na pierwszy slot. Bo mam wrażenie, że ci rakieci mają same wodne Pokemony. Masz ogólnie chipsy. Właśnie... Nie do końca. Bo... W innych zepach też nie zauważyłem aż takiego... wysypu tych pikantnych rzeczy? Rokeci. Dla mnie każdy team to Rokeci. Ekskluzywne itemy w tych DLC-ach. DLC-y akurat nie są aż tak wycenione. Mam wrażenie, że pędzę jakieś... Boże, jak one się nazywają? Spary, nie spary, wszelkie maści, delikatesy, że one są tak gorzej wyceniane. W DLC-ach nie zauważyłem, że było jakoś bardzo źle. Kinezis, doskonale. Coraz lepsze te TM-y dostajemy dzisiaj. Ice well to God. To coś zdaje? Nie, zmniejsza celność, a to? Czy idealny z kategorii nie używam ich? Czy ja zmieniłem Pokemona pierwszego? Mogę powiedzieć, że zmieniłem pierwszego Pokemona. Dio! Masz jedną robotę, nie spierdol tego. Grajmy... O! Serwi, wykaż się. Masz całą paczkę plotkowych chipsów. Nie, akurat nie w tej chwili. Jakieś tam wcześniej miałem, ale ten... Nie wiem, sam sobie może spudować. Mam wrażenie, że większość elopów może spudłować w nieodpowiednich warunkach. Zwłaszcza tych zmieniających staty albo nakładających statusy. Nie chciałem go dostawać. Czy mogę przestać przeklikiwać rzeczy jak pojebane? Wiecie. O proszę, notatnik. Czym był ten Razor Leaf? Przysięgam, jeżeli on znowu użyje Razor Leafa i znowu mnie krytnie. I stracę równo 56 HP. Okej. Okay. Było niebezpiecznie blisko spełnienia tego, co mówiłem. Wypisuję sobie pomysły. Czekaj, nie. Ja chcę tego Slash Bomba. Zwłaszcza, że Water Sport jest nie najlepszym ruchem. Wypisuję sobie jakieś pomysły, które mi przychodzą na Steamie i pewnie pojutrze na Steamie Battle Networkowym damy ankietkę. Aż w sumie to jedno kojarzę, że Cevi gdzieś tam ma w planach, to może wyrzucę. Łączenie z czatem, nie podoba mi się to. Czemu mnie łączy z czatem? Przestań mnie łączyć z czatem. Czy ogrywałeś kiedyś Terenigmę? Słyszałem tylko o Terenigmie. Ogrywać nie ogrywałem. Masz czat w notatniku wbudowany. To byłoby co najmniej interesujące, ale tym razem nie. O mój Boże, to champion. Mam wrażenie, że nikt tego nie robi na internetach.
Ja ogólnie kojarzę, że to jest bardzo niszowy tytuł, o którym rzadko kto wie. Przysięgam, był jakiś polski let's play, trening. My pozdrawiam pana tyle na 42. Chyba, że ktoś jeszcze robił ten Enigma i ja tego nie kojarzę. 16 w Alionach nie było ten Enigma, przynajmniej jednego filmu jako związanego. To mi się już miesza. Nie mówię, że cały Let's Play, ale coś mi się kojarzy, że mieliśmy jakiś przynajmniej jeden film. Było chyba tylko gadanie. Czuję się prowokowany. Nie mamy żadnego autoplaya na kanale, prawda? Nie mamy, doskonale. A nie ma. Najwyraźniej. Myślę, że mieliśmy. O, well. To mi się pomieszało. Nie, serio, nie wiem. Ja sprawdzałem sobie regularnie, jakie mam TMA i niestety nie mam absolutnie kurwa żadnego specjalnego. No, Octazooka. Może Octazooka będzie kompatybilna z Gardevoir. Zobaczmy. I want to fucking kill myself. Speedbump jest fizyczny. Klucz Galactic, doskonale. Mogę drzwi otwierać. Boję się, że się tutaj ode mnie zagubiłem. Miałeś już sklepy. Byłem w sklepach z TM-ami i nic nie było specjalnego. W sklepie z TM-ami jedyne co znalazłem, co mogłoby być potencjalnie dobre, to był Seed Bomb, ale się okazało, że on też jest fizyczny i natychmiast było takie, no, nope, to jednak nie jest dobry pomysł. Oh well, prędzej czy później coś znajdę, prawda? Albo prędzej czy później gardę właśnie czegoś nauczę, prawda? Prawda? A w sklepach są już posowane. W sensie widzę, co kupuję. A nie ten. A nie jest tak, że kupuję na ślepo. Czy ja tu w ogóle szedłem? Jeden polski jest enigmowy. Jak się jeof? O. To nie jest Whiskasowy w takim razie. Pamiętam, że Whiskas jakoś bardzo polecał te enigmy swego czasu. Ale to też... Kiedy ostatnio z Whiskasem gadałem? To było 100 lat temu. Oho. No dobrze. Rozumiem. Będziemy się dobrze bawić, widzę. Czy ja mu zadam pół HP po amnezji? Nie, doskonale. Pojebie mnie teraz. Ja nie chcę nic mówić, ale teraz standard nie zadał pół HP. Swoją drogą jestem z siebie dumny po tylu latach od streamowania SMT5. Tym razem jak przychodzę Vengeance, udało mi się pobić drugiego Zeusa za drugim razem. Nie powiem, że za pierwszym, bo skłamałbym, ale za drugim już jak najbardziej. Sprawda, musiałem trochę podbić sobie poziomy, a przed trochę mam na myśli bić 85, ale dało radę. Zeus wciąż jest kurwo i to się nie zmieniło.
Jak cię pierwsze po... A fajnie było, bardzo fajnie było. Jak to zobaczyłem, to miałem takie... Nope. Powiem tak, zobaczyłem, co to jest. Ustawiłem o to walkę i stwierdziłem, że pójdę sobie pozwiedzać jeszcze przed jakieś 15 godzin. I może wtedy tam wrócę. Ja się domyśliłem, zwłaszcza... Powiem tak, jak zobaczyłem, że kolegi Zeusa nie było na swoim miejscu, że wszyscy mówili, że są dwa klucze w jednym miejscu. I że demony tam mówią, że ktoś przyszedł do Odyna, to miałem takie... No i niestety miałem rację. No, ale przynajmniej jak już poszedłem z właściwą próbą, to dało radę. Przy czym też nie będę kłamał, Jesus fucking Christ. Specjalne TM-y nie istnieją. Przysięgam. A, nie ma. Po co? Czemu nie istnieją specjalne TM-y? Czy ja mogę aż tak dużo, żeby mój Gardevoir miał jakieś ataki niesubskiczne? Czy to jest naprawdę za dużo? Szczerze mówiąc, to podobnie duży zawał miałem, jak zobaczyłem, co zrobili z Vaskim. To też była taka bardzo szybka, excuse me, what the fuck, reakcja. Nie był to może poziom tego, co zrobili z Zeusem, ale... Też jakoś dużo dalej od tego nie było. Ale... Pójdę sobie wyleczę Pokemony. Najgorsze jest to, że byłem w stanie sobie zanucić to sobie napisała. A jednocześnie nieśmiertelnie będzie mi się kojarzyła przeróbka z Vipledem. Hello. Podoba mi się, że oni sobie tej tekstowej absolutnie się nie przejmują tym, że ten. Że otwieramy sobie kluczem przy nich drzwi. No dobrze, nie, to nie. Nie przejmujcie się mną, nie ma co. Ej, chłopaki, do naszej bazy, tajnej bazy złego zespołu wchodzi 11-latek. Co robimy? Niech se wchodzi. Skąd on ma klucz? No niech se wchodzi. Ale on nas pobił. No i chuj z tym. Niech se wchodzi. Jak to mniej więcej widzę w tym momencie? Matshot? Malbomb znaczy? A, on levitatuje, right. Jak mogłem zapomnieć, że on levitatuje. Nie, no ja wiem, że to są Pokémony pigułce i że ja czasem odrobinę za dużo oczekuję, jeżeli chodzi o logikę. Ale ten, ale... Brakuje mi czasami. Want to buy Thunderbolt. Na bogów, potrzebuję Thunderbolta. Jak mowa o SMT Reverence, gdzie jestem? Jestem w... To się Empyrean nazywało? Biorąc pod uwagę, że mówiłem o drugim Zeusie, to mogłeś się domyślić, gdzie jestem.
Bo zrobiłem to dosłownie jakoś tuż przed streamem. Nie wiem, czy przed... Nie, to jest jeszcze przed. Dosłownie zrobiłem Zeusa i tylko tyle. Evampirion. Też miałem trochę taką zagwozdkę, bo pamiętałem, że w oryginale trzeba było praktycznie bardzo dużo rzeczy zrobić przed tym. Przed wejściem do Empyrean, bo inaczej ending lokowało. To pomoż wejść, to kliknę oczy i widzę. What the fuck? Nie, ja te duchy akurat znam, tylko zazwyczaj nie mają do nich dostępu. Polskie tłumaczenie jest lepsze niż Persona 3 Reload. Poprzeczka nie jest wysoko. Poprzeczka jest bardzo nisko zawieszona, więc no udało im się nie spierdolić tego tłumaczenia kompletnie. Przyznam im to, ale wciąż nie powiem, że jest jakieś wybitne. Miałem... Wydaje mi się, że mówiłem o tym, wysyłałem któregoś raz na serwerze, że miałem sytuację, że niektóre kwestie są tłumaczone na przykład tak samo. W sensie, że po angielsku są dwie różne rzeczy, a po polsku jest jako to samo. Nie lubię też tego, jak Yoko ma tłumaczone teksty, bo bardzo często ma zdania zaczynające się od no, albo ano, albo a więc coś ten deseń. Kłuje mnie to w oczy strasznie. Wciąż mam wrażenie, że te zdania są... Nie wiem, tak nienaturalnie po prostu przetłumaczone. O kurwa. O Boże, o kurwa. Wypierdalaj mnie z tym. Pajkse, co to kurwa metowe walki robimy? Jeszcze zaraz self-locka mi zaczną używać. Miałem ostatnio na streamie właśnie rozmowę na ten temat, że ten, że... Nie lubię argumentu, nie, jak taki mądry jesteś, to tu lepiej. Bardzo go nie lubię. Space Invader był dziwny, co się uśmiałe. Znaczy, mi na ogół kwestie techniczne tłumaczenia aż tak nie przeszkadzają, powiem szczerze. Dużo gorzej jest dla mnie... Jeżeli tłumaczenie, jak się czyta, w sensie sens tekstu, jak jest paskudny. A w Personie 3 mam wrażenie, że było z tym też momentami bardzo kiepsko. Jeżeli nie trafia, to w sobotę jest Elden Ring. Widzicie? Oni chcą, żeby był Elden Ring. Pojebie mnie. Nie, no nie zrobię Elden Ringa, ale no kurwa ten Thunder. Nienawidzę ruchów, które mają poniżej 100% akurasji. Rajko w końcu osiągnął poziom, który ma, jak go spotkamy w drugiej genie, doskonale. Czy tam jest Elpiza? 70%, nie, mam wrażenie, że u mnie to jest 50%. Powiem tak, gdybym miał możliwość używania Thunderbolta, gdyby Granik powiedział, ej, słuchaj, możesz użyć Thunderbolta zamiast Thundera, zrobiłbym to za każdym jednym jebanym razem, chyba że padałby deszcz. Sajdu 27 lat. 100%. Jak to jest? Nie ma kto doskonale o to? Ja się trochę... Powiem tak, ja się nauczyłem, żeby się aż tak bardzo nie czepiać tak długo, jak coś ma sens, ale mam wrażenie, że
jeżeli chodzi o te, o tłumaczenie persony, to naprawdę to momentalnie paskudnie wychodziło. Nawet nie tyle, że to tłumaczenie jakoś, nie wiem, kompletnie sensu nie miało, ale ono tak krzywo i nienaturalnie brzmiało, że nie byłem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto mówi takie postacie mówią w Personie po polsku. To jest dla mnie największy problem. Zresztą nie jest tak, że te zdania są niezrozumiałe, tylko że one brzmią bardzo, jakby pisał je ktoś spoza naszego kraju. Ja też tak mam. Nie ma się sylwę. Do komiksu jest bardzo ciekawa historia, bo od pierwszego chapter jest też wytłumaczenie kościoła, postanowienie zmienić charakter poszczególnej postaci. Jestem przyzwyczajony. Akurat mistrz destrukcji mi się podoba. Czemu nie mogę się przespać? Nikt nie zajmuje tego łóżka, powinienem... A, mogę tylko... Okej. Okay. Myślałem, że muszę wejść i ten... tak z głowy ci nie powiem, droga, bo ja bardzo często mam tak, że jak coś widzę, to widzę, że to jest problem, ale jednocześnie o tym szybko zapominam. O bogowie. To Bóg. Ale zostanie zeslaszowany ten budiu. Pójdę spać z Shindim. Ty pójdziesz spać ze mną, ja pójdę spać z Konatą. Mam dziwne wrażenie, że gdybym obecnie powiedział swój słynny cytat z Konatą, to zostałbym bardzo intensywnie anulowany. Bo dziewczyna wygląda, jakby miała mniej lat niż ma. Saj. Dlaczego dwa diametralnie różne obrazy, diametralnie różnych stworzeń z różnych technik nazywałeś tak samo? A dlaczego nie? To jest zawsze najprostsza odpowiedź. Dlaczego nie? Ja ogólnie czasami nienawidzę służby zdrowia. Chyba nie. A, to jeszcze raz pójdzie. Nie, no, słuchajcie. Elden Ring. Żartowałem. Normalna. Moje ulubione słowo w matematyce, bo oznacza wszystko tylko nie normalną. Masz tajnes? Nie, a co? Miałem młotek spałta, ale to też nie pomaga. Przejść bez czemu Rajko to Dio? Nawiązanie do Games and Quick. Gdzie nazwali Raiko Dio i za każdym razem jak wychodził z Pokébola to było Dio. Nie mogłem się oprzeć, żeby go tak nazwać. Okej, okay, to jest Cyrus, do Cyrusa jeszcze nie chcę. Zwłaszcza, że nie wiem, czy tutaj nie walczymy z Cyrusem. Chcę mojego Master Balla, którego tutaj nie będzie. Nie wiem, czemu go nazwali Dio, bo była to jako była to jedna z propozycji za te do głosowania za wpłaty.
Zauważyłem sobie krzywo słuchawki, na kogo mnie znam uczuć. Albo jak krzywo założę słuchawki, albo jak założę za małe słuchawki. Mama mi ostatnio powiedziała, że ona ma fajne słuchawki i że ją sobie przymierzył. Bo takie fajne, bezprzewodowe JBL-a. Tylko te słuchawki były... Ja mam takie, że one mi całe morzowiny pokrywają. Tak jakby od zewnątrz, tak? Że one są takie duże. A mama miała takie, że one były takie jakby... Że mi tylko na nie nachodziły, a nie wokół. Nie wiem, czy dobrze to mówię, bo nie znam się aż tak fachowo na terminologii słuchawkowej. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I przez to, że one mi wtedy naciskają na tak jakby zewnętrzną część ucha, to przy takich słuchawkach potem tak mnie paskudnie uszy bolą, że ja stwierdziłem, że ja muszę albo takie małe douszne, jak wiecie, takie typowe telefonowe, albo takie, które mi od zewnątrz będą uszy pokrywać, bo inaczej mnie uszy po prostu potem bolą straszliwie wręcz. Zepsowałem, jeżeli nie zepsowałem, to tobie to jeszcze raz. Czy założymy przyśnie to? O jest. Ja powiem szczerze, że mnie potem od tego czasami nawet nie tyle, że uszy bolą, co głowa mnie potrafi boleć od tego potem. Dobra. Legendarki już są mu niepotrzebne, więc można spuścić pierdol. Aż tak się pomieniuje trochę, tak. Doskonale. Wygląda jak Rocker. Opływa. Marowak to nie jest Pokémon, którego chciałem zobaczyć na Raiko. Nie podobają mi się też poziomy, które on ma. On zaczyna Pokémonem, który ma wyższy poziom niż mój najwyższy. Ty masz? It's fucking kill me? Może jakiś fajny ruch nowy. Nope. Glacian. A to akurat się zmieni i zestuje timer na tym, na następnej plancie. Pojazd cerany ruch za pomocą sił przy... What the fuck even is that? Znaczy mogę się domyślać. Sił przyrody pary gazu elektryczne. Okej, to nie jest to, co myślałem. Bo powiem szczerze, że jak to napisałeś, to byłem pewien, że chodzi o to, że... Znaczy nie, ja bym to osobiście pomyślał, że chodzi o ten, o to, że... Nie, na przykład była wichura i przesunęła mi samochód, tak? To by było dla mnie takie najbardziej naturalne. A nie, że czym jest napędzany samochód. O, synchro, nice. Benzyna. Dawaj, jest tak kurwa niepoważne. Jak to było? Prawo musi być napisane tak, żeby obejmowało każdy możliwy przypadek. Mega Horn Incoming? O, Thunder Fang. Paraliżuje mnie skurwysyn, prawda? Nie. Okej, czyli jest malce. Mightyena. Mightyena. Mech. Nie lubię nigdy. Zresztą ogólnie nie jestem jakimś wielkim fanem tych plasmogrowych Dark Pokemonów. Oho. Czym kurwa jest Crabhammer na Mightyenie?
Tak samo jak w ósmej genie jest ten lisowaty Pokémon, to też nie jestem jego wielkim fanem. Nie pamiętam, jak on miał. Znaczy mówię, tak, ale skończyłem z nim całą grę. Dodawam od Glacian. Muszę sprawdzić jedną rzecz. Kurwa, pożałuję tego. O tym wola mi chodzi, tak. Nie chuj. Joe, ten idziesz na poświęcenie. Ten Intimidate znieść. I przy okazji wleczę tego. Blazikena. Kibus się. Znaczy, no mówię, dla mnie to jest taki typowy wczesnogrowy Pokémon. Który jest ok przez połowę gry, a przez drugą połowę gry jest trochę mniej ok. Aczkolwiek tak samo nie mam wrażenie, że Boltund na w porównaniu do takiego Luxray jest dużo gorszy. Albo do Ampharosa. Z tych wczesnogrowych Pokémonów chyba najbardziej mi przypadł do gustu, jak on miał w Corviknight. Ale jednocześnie ja się śmieję, że jeżeli chodzi o latające Pokémony, to co druga gena jest dobra. Poison Gas, naprawdę? Bo pamiętam, że w czwartej Staraptor był świetnym Pokémonem. Talonflame też jest świetnym Pokémonem. W ósmej Corviknight jest świetnym Pokémonem. Z kolei Pidoof i jego linia Swallowa nie lubię. Co było w siódmej? Tucanon? Też jakiś taki niech. Mabostiff. Czym był Mabostiff? Nie pamiętam. Mabostiff. Widzę, czym to jest, nie rozumiem, co jest w nim takiego. Powiedziałbym, że design jest tak paskudny jak zwierzę, na które jest wzorowane, ale... O, Master Ball. Zastanawiałem się właśnie. Nie pamiętam, czy on tutaj leży luzem, czy się go dostaje od niego. Jest może tych designów, których nie hejsę z geny 9. Ja ze starterów w miarę lubię Skredderja. Mógłbym powiedzieć coś, przez co mógłbym wyjść na Furfaga XDD, ale nie jestem pewien, czy chcę. Nie uważam, że Miałskarada jest złym designem. Co tu leży? Let's go. Wszystko przednio... w tej linii. I guess. Co widzisz o Klosajrze? Nie potrafiłem go wpasować do teamu. To brzmi trochę jak przeciętne próby użycia tawiastego Pokemona. Jeżeli chodzi o wpasowanie do teamu. Ale to tylko ja i trochę hejtenie tego, jak Grass Type jest bezużyteczny w porównaniu do pozostałych starter typów. Czy Magma? Nie no, nie myślisz, że Magma tam ma Levitate'a. Powoli zaczynam się zastanawiać, czy danie przeciwnikom kompetytywnych itemów nie było złym pomysłem. Smoliv też jest uroczy.
Pamiętam, jak widziałem reakcję VTuberską na tego, na ewolucję Smoliwa. Smoliv zaczyna ewoluować, ewoluuje. It's a fairy! Dobra. Co ty kopikatujesz? A, okej. Okay. Batenę coś na... Jaki batenet? Tak na kofy w sensie sedulecz i amulecz? Jak one tam miały? Sedulecz i amadok. No, tak, o nie mi chodziło. Ja ostatnio się z nimi ganiałem w tych pogo, bo one mają specjalne wymagania, żeby ewoluować. Trzeba tam ileś odpowiednich typów pokonać. Te designy są... No właśnie, one są takie mało pokemonowe. Prędzej... Nie, mam ochotę, że one prędzej by do Digimonów pasowały. Nie wiem, pojęcie, o kim wy waflujecie. Sharkadeta pewnie też nie kojarzysz. To są pokemony 9 geny. Zjadłbym wafelka. To cię powstrzymuje przed zjedzeniem wafelka. Mnie kolci, żeby zagrać 9 genę. Tak, wafelka. Nie powiem pójść do sklepu i sobie kup wafelka, bo... Jest Steam i głupio było powiedzieć człowiekowi, idź na moim Steamie do sklepu. Jak najbardziej design Sino. Ja bym się musiał zastanowić. 9 ta wnioska radą, tak. Dobra, czas stąd wychodzić. Powinno się dać po prostu wyjść. A, czyli to mnie rzeczywiście prowadzi do wyjścia, nieważne, nic nie wiem. Przedział Hoenn unowerszy designów. Ja lubię też designy z Johto osobiście. Przynajmniej część. Nie mówię, że wszystkie, ale ten... Chyba żadna gena nie ma tak, że każdy design jest świetny. Pamiętam, że ktoś jej zabił haka, w którym Houndoom był użytecznym Pokemonem, którego się dostaje wcześniej niż pod koniec gry. I bardzo lubiłem tego haka przez to. Długo jeszcze chcę streamować? To brzmi jak pytanie na zasadzie, bo chcę coś zrobić. I moja odpowiedź pewnie byłoby, że śmiało rób co chcesz. Ja pamiętam, designy z geny 8 lubię, nie lubię gameplayu z geny 8. Dla mnie to jest dużo większy problem. W ten sposób nie odpowiedziałeś na moje pytanie, wiem, domyślam się. Dobrze, tego co sobie piszę? Słuchaj. Jestem na konfie. Bober. Halo, dajcie najczęściej na dobrze schać, czy nie muszę przyciszać rzeczy? Niedobrze słychać, bo chrypie. No nie wiem, powiedziałem na razie jedno słowo, więc może jak zacznę mówić po prostu jak człowiek, to będzie wiadomo. Podgłosiłem cię też, bo miałem cię ode mnie ciszej. Okej. Okay. No tak, standardowy Shin na 0, kiedy dyskusja? Nie, miałem ci... Wiem. Na 80.
bo... Wiem. Ja mógłbym prędzej chyba gest ciszyć tak naprawdę, bo u mnie w tej chwili na słuchawkach jest też zauważalnie głośno, że tak się wyraża. Okej. Jeszcze wszędzie bierze mikro. Tak, mam stanąć? Musisz robić ASMR. O tak, ASMR. O Jezu. Actually mógłbyś to robić przy niewielkim jakimś treningu głosowym? No, nie wykluczam, ale musiałbym też ogarnąć gardło odrobinę. Bo zdaję sobie sprawę, że ja ostatnio łatwo chrypię. Czy ty chcesz mnie mieć na sumieniu, excuse me? Ty łatwo chrypisz, ja obecnie, ja trudno chrypię, ale obecnie chrypię. Znaczy nawet nie to, że chrypię, ale nie odzyskałem w pełni głosu. Tylko muszę mówić. Domyśl. Czym kojarzysz? What the heck is even that? To nie jest Bobros? To wygląda jak Bobros. To jest Bobros, ale nie wiem, czemu miałbym kojarzyć, jak jest Bobros. Ale kolci. O, random type plosion, I guess. Nice. Gdyby nie to, że nie mam jak levelować sensownie Pokemonów. I gdyby nie to, że mam już jednego ognistego startera. A, chuj mi dupę. Nie nazwałbym streamów Boborosa ASMR-owymi, ale są ASMR adjacent. Bo dla mnie mój Boże. ASMR widzę jako taką jakąś konkretną technikę prowadzenia tego, prowadzenia głosu i tak dalej, i tak dalej. I twórczości z tym związanej. To, że coś jest kojące, chyba nie równa się temu, że jest ASMR. No nie, raczej nie. A tak bym to rozdzielił, że ASMR jest jakby takim podtypem ogólnie jakiegoś kojącego kontentu. Znaczy, nawet niekoniecznie, szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że pod ASMR możesz też łapać rzeczy, które niekoniecznie są sensu stricte kojące. I guess. Tylko właśnie bardziej wykorzystujące jakąś taką technikę, że z odpowiedniej strony kierujesz dźwięki. Tak. Mniej więcej to miałem na myśli, tylko brakowało mi jakby, wiesz, punktu odniesienia, żeby nazwać to w jakiś sposób. Więc zdefaultowałem do słowa kojące. Lizanie mikrofonu się nie liczy. To twoja opinia. Nie zabronię ci jej mieć. Widziałem już tyle rzeczy, jeżeli chodzi o ASMR i pochodne, że niewiele jest w stanie mnie zdziwić. Ja właśnie widziałem praktycznie zero i znaczy, bardzo, bardzo chciałbym, żeby tak pozostało. Znaczy ja bardziej mówię dosłownie widziałem, tak? Nie, że słyszałem. Ja To nie jest tak, że źle wybrałem słowa, żeby nie było. Rozumiem. Okej, czyli do Sanisza nie pojedziemy. Czyli co, ja teraz do Koronet miałem jechać? Mój Boże, ten Electric z Flyem jest tak dziwnym widokiem. Nie potrafię się na tych zadaniach skupić. No kto by pomyślał, na streamie, na którym się dużo rozmawia i pisze, nie można się skupić na zadaniach? Na. Po prostu powiesz, że Shin przyszedł, więc idziesz. O nie, nie zaczynajmy znowu, come on. Po prostu to za każdym razem wychodzi w ten sposób. Czekaj, daj mapę. Ja miałem tu na zachód jechać. Ja pierdolę, wszedłem na voice chat i instant straciłeś dwóch widzów. God damn it. Yep. Potwierdzone infection, przychodzi to. Znaczy powiem tak, gdyby zaczął robić ASMR, to by nie wyszli. Nie mam mikrofonu, mam ten kamerkowy, więc on jest chyba doomed, a poza tym ja i ASMR. Nie, no ja się śmieję. Nie mam możliwości, nawet gdybym chciał z jakiegoś powodu. Znaczy no, wiesz, takich teoretycznie takich rzeczywiście możliwości to i ja nie mam, tak? Czy
Ty masz samodzielny mikrofon, nie jakiś taki skaft kamerkowy setup. Znaczy, no ja mam Stompola po prostu. No to już jest coś bardziej legitnego na to wrażenie. Znaczy, no wiesz, no teoretycznie tak, w praktyce te mikrofony ASMR-owe to jest parę półek wyżej, że tak to ujmę. Nie no, jasna sprawa, ale... Czym się ona? A, peace. Zwłaszcza jak wiesz, ten mikrofon to jest dosłownie coś na zasadzie model głowy, gdzie każdy dźwięk jest wyłapywany tak jakbyś w dane miejsce ucha mówił, tak? To jest całkiem dark technology. I powiem tak, absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić samego siebie uzależniającego się od czegoś takiego, więc stwierdziłem, że ja ASMR nie tykam. Odrobienia tego, czy odbierania tego? Odbierania. Okej. Okay. Nie, odrobienia tego nie wiem, czemu miałbym przede wszystkim. Może otworzysz tym samym się na nową publiczność. Ale to nie jest coś, od czego ja bym się uzależnił, o to mi chodzi. No. Rozumiem. W tym sensie, że czemu miałbyś się od tego uzależnić, a nie czemu miałbyś to robić. Tak. Rozumiem. Dobrze. Kiedy się wchodziło do Coronet, to jest pytanie? Nie pamiętam. Ostatni razem grałem w Sino jakieś 10 lat temu. Właśnie to jest mój problem, że ja też, ale chyba stąd, bo... 8-10 lat temu. Ja ostatnio jak miałem DS-a jeszcze mam wrażenie. Wygoogluj sobie, to jest zawsze odpowiedź. Którą? I co gorsze, googlowanie twierdzi, że poszedłem wyjątkowo dobrze, jak na siebie. Nice. Also, come. Also dostaję kurwicy, bo mój padzik miał przyjść dzisiaj i opóźnili mi przesłanie pada na piątek. W piątek nie będzie mnie w Łodzi, więc nie wiem, jak to rozegram. Bo on nie poleży w paczkomacie przez 3 doby, tylko przez 2. Tak krótko? No, 48 godzin leży. Wydawało mi się, że dłużej mogą. To co, będziesz jechał do centrali? Nie, no w sensie... Może poproszę kogoś, żeby mi odebrał. Aha. A współlokatora chociaż, no właśnie mój mogę gadać właśnie dlatego, że mojego współlokatora nie ma do końca tygodnia prawdopodobnie. Oh. Jeżeli by wylądował w sobotę z powrotem, no to jest zajebiście. Jeżeli by wylądował w niedzielę, to jest no to ja też wyląduję w niedzielę, więc nie rozwiązuje to ani trochę moich problemów. Wyślij Civica podobno mieszkacie. Tak w sumie. Tak, zostało to poświadczone dokumentem. Yep. Trochę zostało to trochę przesunięte w czasie, bo dopóki nie miałem pracy, to był jakiś taki okres paru miesięcy, gdzie byłem u Civica dosłownie co tydzień, co dwa tygodnie. Mm-hmm. Jakimś cudem, mimo tego, że mieszkamy w dwóch różnych miastach, oddalonych od siebie więcej niż 8 kilometrów. No i ile się jedzie ile my jechaliśmy? Półtorej godziny? Dwie? Godzinę. Ja jechałem teraz, jak w nocy wracałem z Warszawy do Łodzi, to jechałem godzinkę 20, bo ale to wiadomo warunki, że prawie pusta droga. Mhm. No ale z drugiej strony nocą, nie wiem, ja przynajmniej mam wrażenie, że nocą bym się nie odważył jechać tak powiedzmy szybko jak normalnie co dnia. Ale w ogóle nie. Ale wiadomo, że ja po prostu mało jeżdżę, jeżeli w ogóle, tak? Czy chcesz nauczyć? No mi nie jest to opcja. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fizyczne ataki Majlotika. Ja w ogóle nie rozwijam jakiejś turboprędkości na autostradach. Nigdy. Raczej maksymalnie dobijam do dozwolonej. I też raczej rzadko mi się zdarza, że widzę 140 na liczniku. Aha. Zazwyczaj sobie się staram się jechać takie stabilne 110, między 110 a 120 na autostradzie. Ja to przede wszystkim. Nie być zawali drogą, a jednocześnie nie przesadzać. Ja to przede wszystkim bardzo rzadko widzę tego. To ciekawe.
Ja to przede wszystkim bardzo rzadko jestem na autostradach jak tako. No tak. Generalnie rzadko jesteś za kierownicą. Znaczy nie, nawet niekoniecznie, że za kierownicą, tylko ten. No, jako pasażer? Tak, też tak. Bo my na przykład jak z Olsztyna jeździmy do Gdańska, no to nie ma szans, by na autostradę się wpiedziesz, tak? No tak, wiadomo. A jak jadę do kogoś, no to jadę zazwyczaj komunikacją. Pociągiem, tak. I pociąg zazwyczaj też nie jedzie 140. Chociaż Pendolino może by jechało. Pendolinki jeżdżą 140. Raz chyba mi się zdarzyło jechać Pendolino, bo była jakaś taka okazja, że po prostu wyszło w miarę tanio. Ja raz wracałem z Trójmiasta i pociągi były tak zawalone, że jedyne czym mogłem wrócić to było Pendolino. I musiałem się przesiadać. Mimo tego, że są ze trzy bezpośrednie pociągi Trójmiasto, Łódź w ciągu dnia, to musiałem wracać do Łodzi przez Warszawę. Doskonale. No. Bo jedyne co wyjeżdżało tego dnia to było Pendolino, a musiałem wrócić tego dnia. Z Pendolino jeszcze przynajmniej jest o tyle fajnie, że one często jeżdżą jako tako. No, parę razy dziennie. Ja nie wiem, czy nie ma jakiegoś takiego okresu, że Gdańsk, Warszawa jeżdżą dosłownie co godzinę. O nie. Bo kark mnie tak nakurwia od headbangowania, że nie mogę iść na siłkę. O nie. Yes. A jeszcze naprawdę jak odchylam głowę do tyłu, to kurewsko mnie boli. Problemy pierwszego świata. Kolegowie, za dobrze się bawiłem. Mniej więcej. W sensie nie zmienił jakby... Za taką setlistę to może mnie boleć znacznie bardziej i nie miałbym z tym żadnego problemu. Aha. Ale odczuwam efekty. Czego go ode mnie oczekuje? Żeby poszedłem nie w to miejsce, gdzie trzeba? Chyba tak. A z drugiej strony jak nie to gdzie? Chyba, że coś przegapiłem. Pamiętam, że koronę to dla mnie było całkiem confusing w pierwszym przejściu. Ono jest, to jest skomplikowana lokacja, to tyle też pamiętam. Bo sam się tej notorycznie gubiłem. Nie raz i nie drugi. Czemu Nintendo to chuje nie dają nigdy przesen na swojego? Bo wiedzą, że Nintendrony i tak kupią. Ja sobie powiedziałem i twardo się trzymam, że nie ma chuja, żebym kupił dziewiątą genę za pełną cenę. A jednocześnie, no, zrozumiałe. A jednocześnie zagrałbym w tą dziewiątą genę. Nintendo ma jakiś strasznie dziwaczny... szedł lepsze cen. W jakim sensie? Że nie mają jakichś takich okazyjnych zazwyczaj wyprzedaży, typu jakiś duży summer sale czy coś. A, no to rzeczywiście. Znaczy no ogólnie mi się wydaje, że Nintendo rzadko w ogóle ma promocję na swoje gry. Nie mówiąc... internet. Ho. Szkoda, że na 19. Yep. Jestem już trochę za późno na łapanie rzeczy, mam wrażenie. Wydaje mi się, że z tym co mam to już zostanę. Nie wiem co bym musiał znaleźć, żebym wymienił. Jeżeli Dialga na 37 nie jest wystarczająca. Jest to bardziej kwestia, że z Dialgą to bym siedział pół godziny, aż może ją złapię. Quickballa trzeba było tam rzucić. Zresztą też... Nie wiem, jakoś nie jestem wielkim fanem używania tych legendarek. I guess. Śmieszna animacja. Chociaż tutaj jednocześnie mam wrażenie, że przez seksy i poziomy podbiłem to, że to nie będzie aż taki zły pomysł. Bo już kurwa czuję tą Cynthię na 70. Czy tutaj gdzieś jeszcze mogło się wchodzić? To jest 206, bo podatnik mówi, że mam z 207 iść do tego, do koronetki.
O tak, trener, z którym nie walczyłem i jest 15 poziomów wcześniej. Trener Rąbkę. Nie wiem, czy tam Sayada. Wygląda tak smutno, ten biedny syn Daquil przeciwko Raikou. Tak, zwiększałem level na damage'a chyba o 10%, jeżeli dobrze pamiętam. Tak samo mi się kojarzy te wszystkie komiksy, gdzie masz tam jakiś latata na długim, a ty przychodzisz ze swoim Arkeusem na setnym. Tak, ja i mój Mewtwo. Wtedy pojebie. Właśnie nie będę kłamał, trochę zapomniałem, że czwarta gena jest rzeczywiście trudna. I jestem pewien, że nie będę żałował swoich decyzji oraz inne kłamstwa. Rzeczywiście trudno. Czwarta gena ma duży difficulty spike pod koniec. Powiedziałbym, że to jest trudna gra, powiedziałbym, że to jest gra, która ma trudny moment. Nawet nie moment, Sidus też jest trudny. No to nie odczułem nigdy. Miałem... Moje trudności się zaczęły na wysokości drugiej połowy elitarnej czwórki. I Symfia wiadomo, że mnie rozpierdoliła na łopatki przez pierwsze X podejść. Spróbuję jeszcze raz tutaj znaleźć, czy może coś pominąłem. Ja na pewno trafię Thunderem, nie zabiję go i będę mógł go złapać. Zobaczysz. Kurwa, randomizery XDD. Żartowałem. O, actually blisko. Randomizery XDD, Infernape na 19, Monferno na 38. Yep, jeszcze brakuje jakiegoś tego, Chimchara na 60. Tak. Jezu. Właśnie, Shin, może ty masz jakiś świetny pomysł na grę na streamy? Bo skończyłem sobotniego Elden Ringa i nie chcę robić 15 rana z Elden Ringa na streamę. Masz jakiś, nie wiem, katalog do wyboru? Na razie jedyne, co mam wpisane, że mogę rozważyć, to Hollow Knighta. Myślałem nad Nobeto, ale nie wiem, czy Savik nie chce jej robić. Bo kojarzę, że gdzieś tam miał daleko w kalendarzu. A ja sam też już przeszedłem, więc to była pewnie jakaś taka próba setkowania albo coś. Czy nie mógłbyś streamować jakiegoś równoległego przejścia Canon of Vengeance? Wiesz co, ja teraz jeżeli już, to będę chciał bardziej NG Plus robić. I pewnie jak będę robił NG, jak będę NG Plus robił, to ta gra mi się przeje jakieś 17 razy, zanim zrobię setkę. Pewnie tak. Jednak planujesz. Zobaczę jeszcze. Zobaczę, na ile to jest upierdliwe i trudne. Nie jest trudne, ale znaczy, jest upierdliwe, bo trzeba mieć wszystkie endingi. Znaczy nie jest trudne, jednocześnie musisz ujebać superbossów. Ja wiem, że to jest kwestia wygrindowania strategii i tak dalej, ale... To jest kwestia właśnie złożenia setupu, mam wrażenie. Plus nie czułbym się źle z googlowaniem tego jakichś... Nawet nie strategii, ale polecanych setupów. Ja bym się nie czuł źle ze zmniejszeniem poziomu trudności do setkowania. Znaczy ja do setkowania planuję tak przejść na normalu raz Canon of Creation, raz Canon of Vengeance, raz z NG+, bo to, ten, jak on się nazywa, ten tam god chuj wie jaki mode. A, to nie kojarzę? Godborn Difficulty jest coś takiego na NG+. A, to nie wiem. I za to jest achievement. O Boże, to ja nie wiedziałem. Czekaj, wygooglam jak to działa, bo podejrzewam, że będziesz chciał to wiedzieć do setkowania. Chyba, że nie chcesz tego wiedzieć, ale... To było w teaserach tej gry, więc nie wiem, czy to spoiler w zasadzie. Możesz powiedzieć, ja po prostu nie kojarzę. Okej, okay. Musisz pobić superbossa, nie powiem ci jaki to superboss, chyba że wiesz. Czy boss zaczynać na S? Tak. Doskonale. To już wiesz? Tak. Sprawdzałem aciki. A, czy moja podpowiedź o designie była zbyt oczywista? Znaczy,
Znaczy nie, no domyślam się, powiem tak, kojarzę, no tutaj nie byłem, okej, to wiele wyjaśnia, kojarzę przynajmniej, kurde, najgorsze jest to, że powiedziałem Super Boss na S i zdałem sobie sprawę, że to nie odpowiada na moje pytanie w żaden sposób, bo jest chyba więcej niż jeden, XD. Jest więcej niż jeden? Poczekaj. Znaczy no, na pewno jest ten oryginalny. Czekaj, zakładam, że mówisz o tym, którego druga litera to A. A oryginalnym superbossem był? Shiva. A, to mówię o tym drugim, mówię o tym nowym. No i oczywiście też nie mówię o Demifindzie, który w oryginale był jako taka TFS. Godborn na PC, ty banger. Ja tam lubię design. No właśnie o to mi chodzi. Dla niewiedzących chciałem o tym powiedzieć, że jakiś czas temu, jak Shinji prosił, żeby nie dawać mu spoilerów z Vengeance, bo jak googlałem sobie rzeczy z ciekawości na aciki, jakie są wymagane, aha, to robię setup do spoilera, więc jeżeli ktoś nie chce słyszeć, to proszę się wyciszyć z tema na jakieś 30 sekund. Zobaczyłem, że jest jednym z superbossów dodanym w Canon of Vengeance. Jest szatan i on ma design z Apokalips. I ten design jest tak dopierdolony, ja go uwielbiam. I właśnie ten, z Cywikiem też gadałem o tym ze dwa dni temu, że właśnie cieszę się bardzo, że wybrali ten design i Cywik mi mówi, że ten... Cywik mi mówi, że jak napisałeś o tym, że nie spoilerujesz to, ale cieszysz się, że wybrali ten design, to od razu byłem pewien, o co chodzi. Ten design jest twardy w chuj. Goes extra fucking hard. Wracając. How to unlock Godborn difficulty. Musisz pobić szatana, który jest w Canon of Vengeance. No, jestem w Canon of Vengeance, więc to nie jest problem. Znaczy... Problem będzie wygrindowanie pewnie? Nie. Ty nie rozumiesz. Tak? Musisz przejść, żeby dostać szatana w Canon of Vengeance. Aha. Musisz przejść Canon of Creation. Odpalić Clear Save Data. Przejść Canon of Vengeance na NG+. I dopiero masz sidequest z pobiciem szatana. Czyli jak rozumiem, muszę... Zacząć od Creation, potem przejść Vengeance. Względnie mogę zabić chyba NG+ na Creation i potem kolejne NG+ na Vengeance? Tak, możesz. Więc chyba tak zrobię, żeby endingi połapać. I Godborn difficulty polega na następujących rzeczach. Imbifa to jest to, co jest w challenge, że wszystko jest na setnym. Level cap podniesiony do 150. Możesz sobie, inaczej nie domyślnie, tylko możesz sobie kupić ten Miracle Mortal Transcendence i wtedy podbijasz sobie cap do 150. Wszyscy przeciwnicy, włączając zwykłych przeciwników i bossów, mają 150 poziom. O Boże, zaczynają na 150? Tak. Nie robię setki. All enemies in Godborn, including regular enemies and bosses, will have their level raised to 150. Nie robię setki. Okej. Możesz kupować te incense, balsamy, inne pierdoły tego typu. I możesz sprzedawać Glory za pieniążki. Znaczy ja powiem tak, to brzmi dosłownie jak coś, czego... Do czego, żeby to sensownie robić, musiałbym mieć tego? Musiałbym mieć DLC-ka? Mitemami? No, to prawda. Ja mam, więc pewnie się podejmę setki. Skierowanie z poziomem jest wygodne za Vengeance. Znaczy, nie czuję tego, powiem szczerze, biorąc pod uwagę, jak się biję z bossami w ten... Jak się biję z bossami na wyższych poziomach? Mi się bardzo podobała twoja reakcja na jednego z bossów. Nie powiesz mi, że jesteś jakoś specjalnie zdziwiony moją reakcją? Nie jestem, bo serio, ja tak spojrzałem na tego screena i taki, jak ja mam to, jak masz to kurwa bić? Znaczy nie jest aż tak tragicznie, powiem szczerze. Wygląda z zewnątrz okropnie. Znaczy wiesz co, może mówię, że nie jest okropnie, bo Kleopatra to bardzo zbalansowany demon. Pewnie tak. Frolik XDD. Frolik ma tylko jedną wadę. Niektórzy bossowie są Charmimion.
A wtedy że tracisz ten. Tracisz dwie tury i debuff nie wchodzi w ogóle. No tak. Bo jeżeli coś jest tylko czarny z listem, to debuff zawsze wchodzi. Którego posta teraz szkalujemy? Zeus Odyna. Tak, w jednym enkanterze Zeus i Odyn. Najgorsze jest to, że potem walczyłem z samym Zeusem i ta walka jest równie zjebana, jak ją zapamiętałem na streamie. Okej. Był na... Powiem tak. Miałem 82 poziom mojej demony, jakiś tam 75, 6. On był na minus 2, ja na plus 2. I całe partie mi zeszło po 3 protaga. Nice. On ma 72, więc to też nawet nie jest tak, że te... Znaczy to co ja... To... poziomy ci bardzo pomagają. Znaczy to co ja mówię, to on miał 82. A, okej. Okay. Na screenie ma ten... Na screenie ma 72. Nie ta walka. O, ale fajne. Ale... O, czyli jest więcej walk z nimi. Zeus... Znaczy Zeus ma potem solo walkę. A, okay, I tam jest na 82. Bo ten co jest Zeus Odyn ma 7-2. Ale bym se zapał. Co to masz? A, lejeń. Najgorsze jest to, że tak sobie zadałem sprawę, że on tutaj pewnie judgmenta nie ma. No nie ma. Jego głównego ruchu. Nie licząc oczywiście tego. Nie licząc oczywiście mety. Bo metowym ruchem Arkeusa jest Extreme Speed. Tak. Literalny 1 HP. Tak to wygląda. I wciąż rzucę jakieś 30 ulta boli pewnie. Tak. Jest sparaliżowany i ma 1 HP, więc logicznie, że catch rate to wciąż... A to też nie czuję. Przecież ustawiałem minimalny catch rate. You what? Ustawiałem minimalny catch rate. Chyba. O. W sensie nie, że jest jakiś bardzo wysoki, ale nie jest ile tam 3x255 ten legenderki mają. Okej. Okay. Dobry catch rate. Nie maruś, złapał się. Nice. Pokémon Alpha. Dobrze, nie kurwa Omega. Pokémon Sigma. Boję się zapytać, jak okropny będzie ten Arceus, jeżeli chodzi o naturę i moveset. Moveset już widziałem, że ma okropny, bo sobie miał binda. Coś jeszcze chujowego, na tle chujowego, że nawet nie zapamiętałem, co to było. Może z poziomami się będzie uczył czegoś fajnego. O tak, z poziomami. Clueless. Jezu, tak mi brakuje mechaniki z ósmej geny, Jezu. Ósma gena wprowadziła tak zajebistą mechanikę. A nie wiem. W tętach Pokémon masz move relearnerów. O, a to fajn. I oni są za darmo. Okay. To oczywiście ludzie będą ci narzekać, że to sprawia, że gra jest za prosta, bo przynosisz Arcanine'a, który może się na początku nauczyć się Flamethrowera i tak dalej, tak? Właśnie chciałem powiedzieć, że to może być troszkę ekstremalne. Jest. Oni są darmowi. Znaczy jest w pewnych sytuacjach ekstremalne, tak, ale jednocześnie dla takich Pokemonów, które łapiesz na wyższych poziomach, jest naprawdę przydatne, tak? Pewnie tak. Albo tak jak, nie pamiętam, czy to w drugiej genie było tak, że ten? Że Lugia nie miała Aeroblasta, jeżeli ją złapałeś w Goldach? Nie wiem. Czyli swojego... standardowego ruchu. Czy ja właśnie się wróciłem, czy mi się wydaje? Doceniam, że spróbowałeś przetłumaczyć signature move. No właśnie, próbowałem to jakoś powiedzieć, żeby nie brzmiało bardzo koleko. Wiem, że wciąż brzmiało, ale... Nie, standardowy ruch jest moim zdaniem bardzo dobrym tłumaczeniem tego. Czy ja studiłem? Tak, tu byłem, okej, okay. Czyli się cofnąłem. Chyba muszę się powspinać z kołkami. Nie,
Jezu, nie lubię tego typu lokacji, bo mam ten sam problem co w Elden Ringu ostatnio. Chuja widzę. Uh-huh. Nie, no ale spokojnie. Stevik lubi tę walkę, więc to musi być mój problem. Ta walka jest niedojebana. W sensie... Nie. On ma taki problem, że z tego co zaobserwowałem, próbując sobie u Sevika tej walki, unikanie go jest bardzo konsystent, chyba że akurat Zdradan zdecyduje, że ma... Kurwa, to spoilerowałem. Znaczy, wiesz, on był u mnie na simach dosłownie przedwczoraj, więc... Right, dobra, nieważne. Chyba że akurat zdecyduje, że ma urodziny i dostaje dodatkowy ruch w kombosie, więc nie lubię tego, że mieliśmy obaj z Sevikiem takie podejścia, gdzie on ma tę walkę znacznie bardziej wyćwiczoną niż ja, i tak się łapał na takie rzeczy, że okej, tego się unika bardzo konsystent, po czym dostaje jakiegoś hita kompletnie z pizdy, bo atak, którego wiesz, unikasz 10 razy w ten sam sposób, wszystko jest okej, za 11 nagle zadaje ci obrażenia. Aha, mówisz o drugiej fazie oczywiście? Mówię o obu fazach. A. No to ja w pierwszej fazie... Gdzie pierwsza jest bardziej wyuczalna zdecydowanie. Znaczy ja w pierwszej fazie miałem tak, że był jeden atak, gdzie rolowałem go zawsze i on mnie na nim łapał zawsze. Bo jest tak, że on jedno szybkie cięcie i potem takie drugie spowolnione, to na tym mnie zawsze łapał, 100%. Nie byłem w stanie tego zrobić. A w drugiej fazie mam wrażenie, że połowa rzeczy mnie łapał. No tak, no bo pierdolone artyszoki. Znaczy, część artyszoków byłem w stanie się wyuczyć, zwłaszcza jak on ma to kombo takie, że na koniec uderza w ziemię, to tego się... To jest jedyne kombo, którego się rzeczywiście nauczyłem tak naprawdę. A reszty nie byłem w stanie. No. To ja z kolei mam tylko z tym ruchem problem w zasadzie w drugiej fazie. Bo tam musisz odpowiednio wytajmować tego rola, że robisz go później niż się wydaje. Tak, i rolujesz najpierw, bo mówisz o tym, co on się zaczyna świecić i robi combo obydwoma mieczami. Znaczy nie pamiętam, czy obydwoma mieczami, bo wiem, że to jest to samo combo, co on w pierwszej fazie ma takie, że kończy je uderzeniem w ziemię, które potem robi taki wybuch. A, to nie, to mówimy o różnych atakach. No tak myślałem. Bo to z tym nie mam problemu, ja to już bardzo szybko wyczułem, że tego rola trzeba chwilkę poczekać, ostatniego. Ale jest taki atak, co on się zaczyna świecić i zaczyna machać obydwoma mieczami. I tam po prostu maszowałem rola i liczyłem na najlepsze. I to się kończy tak, że on skacze i uderza w ziemię? Tak. To ja? To jest to, co skacze, obraca się w powietrzu i wali w ziemię i jest eksplozja. To ja? W pewnym momencie zacząłem to wyczuwać. Nie na zasadzie, że jestem w stanie ci 100 na 100 zrobić dodża, ale że obelwę z jednym hitem może z tego. Ja kompletnie nie wiem, nie widzę po prostu w jaki sposób mam tego unikać. Maszowałem i zazwyczaj wychodziło, ale nie powiem, że to jest jakieś... Nie, bo mam wrażenie, że to jest tak, że pierwszy rolujesz, drugi rolujesz, trzeci rolujesz, czwarty z lekkim delayem rolujesz i potem rolujesz po prostu, tak jakbyś normalnie rolował w sousach. No, ja też tak zrobiłem, że zmaszowałem 3 razy, potem poczekałem i rolnąłem ten poskoku i rolnąłem eksplozję. No, ale to też tak jak mówiłem na streamie, że nie miałem wrażenie, że w tej walce musisz się wyuczyć przez próbowanie, a nie wyuczyć przez to, że obserwujesz bossa tak naprawdę. Tak, niestety. I to jest to, czego bardzo nie lubię w tej walce. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, ja będę miał w ogóle wesołą zabawę. Bo u Sevika go byliśmy starczą z Great Shieldem. Starczą ten boss jest banalny. Ja biegam z double GS-ami. No ja go u siebie biłem z początku GS-em. Oglądaliśmy Fragment w tym zwycięskie podejście. W sensie to moje, czy? Tak, to twoje. A to nie, to ja na streamie... Czym ja go biłem? Katano go biłem chyba? Great Katano. Tak, Great Katana. A ja swoje pierwsze... Prostową. Ja swoje pierwsze podejście biłem go u GSM. To był Ronin z Greatsat bodajże? Tak mówiłeś, że tam... Tylko za Reversal zaboli? Pewnie trochę.
Nie, nie aż tak. Nie. To ten, to... Pierwszą fazę jeszcze jakoś ogarnąłem, bardziej na zasadzie, że wiesz, tradujesz się z nim, Instagram opijasz i tak dalej, tak? Ale w drugiej... W drugiej po prostu... Nie, może teraz jakbym poszedł, to byłbym nieco lepiej nastawiony, ale... Ja wtedy po prostu kompletnie nie widziałem, co tam się dzieje, więc w pewnym momencie miałem takie nie, ja to pierdolę, wrzucam tarczę. It's literally snowover. Ale z drugiej strony, powiem szczerze, jeżeli założysz fingerprinta, to ta walka wygrywa się sama. No tak, tak, ten boss wygląda jakby miał być trywializowany przez tarczę z... Wiesz, Sevik ma nieulepszone te shieldy, więc to też było to, że po prostu... Ten Great Shield był i trochę jakby go nie było. Aha, no jak masz fingerprinta, to możesz przetankować jego dowolne combo i nie stracisz, nie stracisz połowę staminy. Tak. Ten boss wygląda fun as fuck i byłby fun as fuck, gdyby był troszkę bardziej konsystent w tym, jak się go unika. Znaczy, jak dla mnie to jest moment, kiedy FromSoft stwierdził, że walka ma wyglądać ładnie, a nie grać się fajnie. I to mi się nie podoba. The League of Legends School of Design. Ja to się śmieję, że to jest Path of Exile Experience. Że masz tak wszystkiego najebane na ekranie, że nie wiesz, co się dzieje. Mm-hmm. Chociaż honestly, ja nie miałem problemu z czytelnością wizualną tej walki. Mm-hmm. No poza jakimś, nie wiem, dosłownie dwoma momentami przez godzinę próbowania. Miałem za dwa takie momenty, że gdzie ja jestem. No ja miałem dość spore problemy, jak on ten, jak on robi te ataki, to on daszuje w ciebie tymi latającymi, znaczy tymi świecącymi atakami. To kombo z powietrza. Aha, to ja tam kompletnie nie widzę tych follow-upów potem. Także maszowałem je, ale stwierdziłem, że nie ma chuja, po prostu nie ma chuja, że ja zobaczę te ataki w ogóle. Deal z tym jest taki, że po prostu musisz wiedzieć, które rolujesz. No, to jest to, co mówiłeś, że uczysz się przez próbowanie i umieranie, a nie faktycznie obserwację. No ale to właśnie mówię, że ja bym to może wyćwiczył na zasadzie, no dobrze, tutaj mi rol nie wszedł, to spróbuję następny raz inaczej, tak? Kurwa, zabiłem go. No. No tak, 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 to ja się zgadzam z tą krytyką zdecydowanie. Ty właśnie powiedziałeś, że dla ciebie ta walka jest ten dodatku, myślałem, że się z tym nie zgadzasz. Nie, poczekaj, bo twoim problemem jest to, że nie widzisz, kiedy robi follow-upa? Jak on robi te ataki, to on do ciebie tak daszuje tymi świecącymi daszami. No. To ja potem nie widzę ataków kompletnie, jak on mieczem ciacha. A, czyli że... Ja nie widzę tych ciachnięć mieczem w ogóle, więc nawet nie wiem, w którą stronę mamy rolować, daszować, etc. Counterpoint, nie musisz ich widzieć? Ale jeżeli chcę wiedzieć, jak się tego unika, to powinienem wiedzieć, w którą stronę rolować, tak? Ja je literalnie rolowałem losowo i za każdym razem wychodziło, w sensie w losowym kierunku. No to też moim zdaniem fajny design, że rolujesz sobie losowo i masz wyjebane. Tankowałem, wiesz, brałem na tarczę raz, dwa, trzy, cztery i rolujesz piąty w dowolną stronę i jest git. Znaczy mówię, imo to jest trochę problem, że ten, że masz rolować w losowym kierunku. Nie losowym, w sensie, że w każdym kierunku działa, timing tylko się liczy na tym ataku, o to mi chodzi. No to ja wciąż nie widzę, kiedy on macha mieczem, żeby wykonać rol, o tak powiem. W sensie on zadaje obrażenia natychmiast, kiedy do ciebie doleci po daszu. Ale on robi 5 daszy i potem jeszcze robi jakieś 7-hitowe combo. What? Ja nie mówię o tym, że on robi te 5 daszy, bo z tym nie mam problemu. Aha, ja sobie też myślałem, że to o tym ataku mówię. Nie. Same te dasze to jeszcze jest okej, bo to zazwyczaj... Znaczy to jest tak, że te pierwsze 4 dasze ci zadają takie szczątkowe obrażenia, że możesz mieć wyjebane i tylko ten ostatni przerolować i to wtedy nie jest problem, tak? To z tym, z tym się jak najbardziej zgadzam, tak? Ale jest taki jeden atak, że on do ciebie... Nie wiem, czy on z powietrza tego nie robi, że daszuje i potem ten... I potem... I potem jeszcze robi jakiś bardzo długi combo. Tak, że nie wiem, czego widziałem.
Also, było mi tak przykro, bo Sevik czołknął podejście, gdzie miał go dosłownie na dwa ciachnięcia kataną. No to ja przecież miałem jedno, gdzie czołknąłem, jak był na hita, bo stwierdziłem, że wcisnę mu tego hita. Te... I właśnie mówiłem, że to jest peak grid experience. No, Sevik miał tak intensywny panika gaming, ale też dostawał paskudne RNG. Po prostu ups, all gravity moves. O Jezu. Ja właśnie tego nie lubię, że on potem po meteorach w drugiej fazie ma jeszcze potem to drugie combo. Ja nie wiem, czy ja właśnie z tym nie mam problemu. Mhm. Że po tych meteorach on ma jakieś chujowe combo. Może mieć. Ten, w ogóle zachodziliśmy w głowę przez dobrą godzinę, jak się unika tych meteorów, a potem Sovik spojrzał na streama i tak, a ty po prostu skaczesz i to działa. Najbardziej nielogiczna rzecz, yep, którą... Zgadzam się. Ja... Tak jest rozwiązaniem, które jest monster consistent. Znaczy ja powiem szczerze, ja też to zgadzałem z tego streama, który oglądałem, nie wymyśliłem tego sam. Bo jakby w mojej głowie to była pierwsza rzecz, którą odrzuciłem, bo takie... Przecież ja się nie chcę zbliżać do tych meteorów. I know, right? Ale działa, nie wiem czemu. No, i robiłem to tak, że odbiegałem bardzo mocno do tyłu i rolowałem w bok, ale, ale jak akurat Radan stwierdził, że ma urodziny, więc spawnuje mi się na głowie z tymi meteorami, a nie jakoś dalej, no to po prostu to było nieunikable, dopóki nie zobaczyłem, że to się skacze. No, ja czasami miałem tak, że udawało mi się to przerolować, a czasami nie i stwierdziłem, że... Jeżeli... No to się da przerolować w zależności od tego, jak daleko jest od ciebie. Mam wrażenie, że to zależy też od tego, jak akurat się rozłożą meteory, bo czasami się rozłożą na tyle szeroko, że rol cię złapie drugimi meteorami. I guess. Ale to możliwe, że jest też, że to wynika z tego, co mówisz, że zależnie od odległości, bo tutaj nie powiem, że z tym aż tak eksperymentowałem. My dosłownie po prostu labowaliśmy przez dłuższy czas to, jak się unika meteorów i to, jak się unika tego dive bomba w drugiej fazie. W sensie tego, co on... Jak ten... Co on spada tak jak w swojej pierwszej walce. Tak jak Starscourt, tak. Bo, nie wiem, ja dosłownie odbiegałem tak... Powiedzmy, że jeżeli stałem w jakimś kierunku i widziałem, że on gdzieś skacze, to zaczynałem biec do tyłu, chyba że akurat ścianę miałem jakoś. I jak słyszałem, że spada, to zaczynałem panicznie dolować. Chyba raz mnie złapał tylko na tym. Bo... Sevik miał jakieś takie dopierdolone podejście, że dotarł do meteoru mając 11 flaszek. I go zmarszotował? Gorzej. Sevik mówi, a spróbuję to zablokować. Podniósł tarczę, tak stał, czekał na niego i tak po prostu bezceremonialnie go tapnął. To było tak smutne, to było tak dobre podejście, a potem po prostu Sevik stoi z tą tarczą i takie, na pewno się uda, prawda? Nie no kurwa, come on. Znaczy ja wiem, że w tej walce można blokować praktycznie wszystko, ale bez przesady. Tak, ja wiem. Jak jest ten atak, który on zazwyczaj otwiera drugą fazę, że on się unosi i robi tą eksplozję, to ta... Tak, blokowaliśmy to też. To ja pamiętam, że z fingerprintem dostawałem może, nie wiem, 20% staminy? To zadaje śmiesznie niski damage na bloku. Ogólnie mam wrażenie, że większość bossów jesteś w stanie po prostu blokować w tym DLC-ku. No. Ja Bejla blokuję poza niektórymi swipami. To ciekawe. Jak nie wiem, czy kojarzysz, jak są te ataki, to on na przykład atakuje ziemię i potem ziemia wybucha. Tak. Tarcza to blokuje z playzerowym ubytkiem staminy. Wiem. To jest ten typ ataków, który się wydaje, że zdejmuje ci w chuj stamina, a nie zdejmuje ci nic. I to wiesz, jest parę takich ruchów. I to wiesz, niezależnie czy to jest to, że on na przykład, nie wiem, uderza i potem pioruny wyskakują, czy to jest ten wielki wybuch na pół areny. Tarcza to blokuje za... O Boże, kurwa, przecież on jest ten. Przecież on jest, powiedzmy, Dark, ja pierdolę. I tak tarcza ci traci może 20% staminy i z obrażeń przychodzi. Doskonale. Ale to wiadomo, ja jestem trochę biased, bo... Fingerprint jest bardzo zbalansowany. Tak, jesteś tarcza enjoyer. Ja będę miał zabawy z tymi, z unikaniem go. Bo actually po prostu nie używam tarcz. Znaczy, powiem tak, na Simi nie używałem tarczy na żadnego bossa. W sensie tak do blokowania.
Aquatel, czy Aquatel na Milotiku jest dobry? Nie. On jest fizyczny, więc tak, może być problem. Chyba się nie opłaca. Angela, nie, to co jest. No, także teoretycznie jedyny boss, którego nie przeszedłem legitnie według fanów FromSoftu, to Bale w tej chwili. W sensie, że Igona na niego brałeś? Tak. Mam wrażenie, że to jest intended experience. Też mi się tak wydaje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak genialny jest voice acting tego Igona. No. Mam wrażenie, że to też jest taki radan z base gry, że tak bardzo ci wpychają tego NPC-a, że no ja mam wrażenie, że z duchem projektu tej walki jest to, aha, żeby go wziąć. No wiesz, no ja przy pierwszym podejściu nie miałem tego, nie miałem Igona, bo olałem te jebane smoki, które się ze sobą biły. Okej, okay, I see. Ja pobiłem Bale'a za drugim razem dosłownie, nie wiem, jakoś mi zupełnie kliknęła ta walka. Znaczy, powiem tak, ja jak miałem Igona w walce, to też go pobiłem za jakimś drugim, trzecim razem, tak? No ale znałeś tę walkę z poprzedniego przejścia. Wiesz, to, że ja znałem, nie oznacza, że mi to jakoś dużo dawało. No to bardziej kwestia, bardziej kwestia, że ja magiem i mogłem rzucać skokami bardzo intensywnie. A, no tak, to też jest to. Choć nie, ja go katana lubiłem, o kurwa, to jest duet bogów Joe. Dosłownie jeden, drugi nazywa się bóg Joe. Nice. Ten Milotic. Razem tworzą nie. Boga Jojo. Czy to matko jeb, czy Joe nawiązanie? Literalnie tak. Czy ja chcę być zwierzakiem i wpierdolić drugie pół bagietki na kolację? A tam zwierzakiem od Ewa? Bo zjadłem pół bagietki tej takiej czonki długiej na obiad. W sensie nie suchej, ale... Ale... Przez... Jestem zwierzakiem. Przez to, jak dużo ostatnio słyszę słowo yapping, to nie mogę odwiedzić tego, że matki tutaj bardzo intensywnie japuje. Ale, bo Matkip nie jest jeszcze grant w pierwszej formie, zapominam. Nie jest, to prawda. A to oznacza, że Sludge Bomb zadziała. Od drugiej jest grant formą, co jest bardzo przyjemne, kiedy grasz sobie w gry z Hoenn i spawnuje ci się na mordzie Maze Leaf Blade'em na jej Gravido. Yep. Po prostu weakness times 4. Po prostu użyj startera, bozo. Nie no, nie będę kłamał, że Water Grand to chyba jedyny typing, na którego nieironicznie bym powiedział, że tak, chcę tutaj użyć tawias tego typu. Bo nie wiem, czy jakikolwiek inny mi przychodzi do głowy. Ja bardzo lubię grę z type. To nie jest tak, że ja nie lubię grę z type'ów, jest dużo Pokemonów grę, które lubię. Ale jednocześnie nie jestem w stanie stwierdzić, że gameplayowo ten typ jest dobry. Nie jest, ale go kocham. Bo to jest taki, na co chcesz używać grasów, na to nie chcesz używać tych... Wodnych. Wodnych. No. Dosłownie Water Ground chyba. Jest jedynym, co mi przyjść do głowy. No, bo to jest 4 times weakness. I jednocześnie jest imionne lekcji, które normalnie są odpowiedzią na wodę. Grass nie jest immune na elektryk. Water Grant jest immune na elektryk. A, w ten sposób. To tak. Ja mam dzisiaj jakiś problem z odbieraniem komunikatów najwyraźniej. Ziemia Kamień ma te same słabości na Grass i na Water. A Water i tak w każdej grze do 7 geny włącz? Nie włącznie. Do 7 geny nie włącznie musisz mieć, bo serw. No. Więc i tak potrzebujesz jakiegoś wodniaka.
Więc tutaj użyteczność grasów spada. Mówię. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Dla mnie na przykład grass startery są consistently moimi ulubionymi, więc... A jednocześnie grass typy mają paskudne słabości. W sensie mam wrażenie, że ich słabości są po prostu bardzo pospolite. No, trochę tak. Wiem, że fire w czwartej genie może nie być odpowiednim stwierdzeniem na pospolite. Ale w Flying Fluchów jest od zajobu, bugów przez większość gry też jest sporo. Ale bugruchy przed endgame'em mało biją. No, czwartej geny niekoniecznie, już jakieś... Późno poziomowe biją rzeczywiście, już, ale... Nie no, czwartej geny już masz jakieś bugbite, które biją teraz jakiś taki przeciętny flame'u czy coś. No. A zdarza się, że Pokemony niekoniecznie bugi je mają i też mogą zaboleć. Dużo Pokemonów będzie miał jakieś slasze czy coś. Przez połowę gier mam wrażenie, że spotykasz jakiś chuj golbatek, które cię będą poisonem wsać. Właśnie każdy wrogi team będzie miał te. Będzie miał właśnie te. Jak one się nazywają? Poisony. Więc tutaj też jesteś trochę w dupie. I guess. Także mówię, nie jestem w stanie zazwyczaj sensownie uzasadnić używania grasów, jeżeli akurat nie stwierdzam, że robię sobie wyzwanie. To był bolesny Master Patch. Czy ja chcę go zmienić? Chyba chcę go zmienić. Master Patch to był Signature Move Latios? Tak, chyba Latiosa konkretnie. Okay. Bo Latias chyba miał Mistbola? A nie wiem. Wiem, że mój Gardevoir ma teraz Mistbola. Okej. I teraz będzie też mieć leczonko w takim tempie. Leczenie? Czy Sai? Chuj, przeżyje. Będą ostatnie słowa. Yep. Jest. Za każdym jednym. Nie, z tego się śmieję, wzięło mnie coś z zaskoczenia bardzo intensywnie. Merkto i Kusaba? Nie, wiesz co, widziałem przed chwilą dialog. A bag of crisps cost 3.5 euros. Ktoś poprawia chips. Ta pierwsza osoba. Crisps, chips are french fries. Kill yourself. Czemu mnie to bawi, kurwa, za każdym razem, po prostu tak losowa, nieuzasadniona agresja momentami jest tak, kurwa, zabawna. Ja niedawno widziałem jakiś taki dialog Amerykanki z Brytyjką, właśnie w podobnych tonach, że były, były na zakupach i kompletnie się dogadać nie mogły. Nice. Mam złe przeczucia swoją drogą. Discharge działa na... Podejmij Shitgold. Discharge działa na wszystkich na polu, prawda? O. Byłaby wielka szkoda, gdybym zabił Pokemona mojemu sojusznikowi. Nie uważasz? A tam jemnie, nikt tego nie będzie strzelał. Ja bym kliknął. O, doskonale. 30%? Oho. Znaczy nie, no wiem, wiem, że odrobinę więcej, bo ten... Było poziomy, ale... No dobrze, jeszcze Signal Beam zabije Merkrowa? Nie zabije. A tak, bo Flank. Right. Dobra, chuj. Ale teraz ja zabiję Merkrowa. Swoją drogą uważam, że to bardzo fair, że my możemy mieć jakieś 9 Pokemonów w tej walce, a na świecie tylko 6. Tak. Co tam jeszcze macie? Jan Mega. Bardzo lubię ten design. Czy ja właśnie zabiłem Milotika? Zobaczmy. Na bogów. Pojebie mnie. Okej, nie zabiłem, bo... Bo on mnie teraz zabije w takim tempie.
O mój Boże, toż to James Bank z Pokémon. O tak, Kels bez żadnej wady. Chłop odkrył tajemny sposób, jak sprawić, żeby Kels po prostu działał jako ataki defense up. No. I co tam jeszcze? Pamiętam, jak byłem dzieciakiem i grałem w jakieś Pokémony i widziałem, jak huntery używały Kers i po prostu zdejmowały sobie pół HP i siedziałem z takim: what did you mean by this? I mean... Sprawiały, że ty dostajesz obrażenia. I guess, ale... Mnie dużo bardziej bawiło, kiedy takie huntery po prostu zabijały się jako ostatnie Pokémony, bo to też się zdarzało. No, właśnie o to mi chodzi, że w random encounterach po prostu zbijam huntera do połowy i nagle hunter odpala Shin moment po prostu i minor inconvenience, I will kill myself. Dialga tak siedzi sobie w jaskini i chilluje. To by było tak głupie, jakby ta wypowiedź się skończyła wiadomość wcześniej. W sensie? Dialga, Master of Time i tak dalej, i tak dalej. And the other. And the other. I ten drugi, na którego nikt nie zwraca uwagi. To mniej kochane dziecko. Szczerze mówiąc, to nie, mam wrażenie, że Dialga ogólnie jest bardziej lubiany. Zdecydowanie, bo design palki jest trochę łak, penis Pokémon. I przy okazji Dialga ma absolutnie zjebany typing defensywnie. No. Steel Dragon. Zwłaszcza jeszcze w granie, kiedy jest odporny na Ghost i Dark i nie ma fery. No. Jakby zdaję sobie sprawę, że Palkia ma mniej w sumie słabości, ale... To nie zmienia faktu, że Dialga ma tyle jakichś podwójnych czy poczwórnych resistów, że to jest kurwa dalne. To jest mental. No nie, coś... Something is enraged. Ciekawe, co to może być. To jest niezły jumpscare dla dzieciaka, który dostał Pokémony. Yep. Pokémony to gry. Pokémony to gry dla dzieci. Tak samo jak Kirby jest grą dla dzieci. Losowe Eldritch Abominacje na koniec. Yep. To jest tak okropny jumpscare dla dzieciaka. A wiesz, to musi być jeszcze lepsze? No. Jak grasz sobie na DS-ie i to ci tak wyskakuje prosto na twarz? No. W sumie wyobraź sobie, że zrobiliby to na 3DS-ie. Mąka jest. Tak siedzisz sobie i nagle to ci tak w 3D wyskakuje na twarz? Siup. I ty robisz siup na plecki? No. A twój DS robi siup w róg pokoju najprawdopodobniej. Siup prosto w ścianę. Mniej więcej. Czy możesz obejść ten portal? Nie wiem, na razie nie mam kontroli nad twoją postacią. Dużo fabuły, na którą nikt nie zwraca uwagi, zwłaszcza przy którymś przejściu. Nie wykluczam, że mogłem móc chcieć wcisnąć tutaj Nose zamiast jest, ale... Nie ma tu Pokemonów. O nie! Wyobraź sobie przychodzić tą okazję, jakby na nowym kontery to były. O no. Ta lokacja jest wystarczająco interesująca do przychodzenia. Tak, aczkolwiek jak grałem pierwszy raz w tę grę, to był gigasurowy moment dla mnie. Bardzo mi się podobał. Znaczy, żeby nie było, ja absolutnie nie mówię, że to jest złe czy coś, tylko no. Nie jest to najbardziej oczywista lokacja do przechodzenia. I jakby mi w połowie przechodzenia przerywały random encounter, to miałbym lekkiego pierdolca. Byłby to całkiem nieprzyjemny design. Nie byłby to X7 moment, gdzie wyjebuje ci kamerę do góry nogami, ale... To...
Mi się podoba, że Sevi tak mówił. No ja, mi w sumie to nie sprawiało aż takiego problemu. Po czym po chwili się poprawia, bo skipnąłem cały ten jebany etap. Nice. A propos. Tak to by się komuś za bardzo wełbienie poprzewracało? Jeżeli chodzi o wygodę nawigowania? Jak tam Cynthia sobie stoi bokiem, casualowo? Tak. Dobra. Dwójmy to. W ogóle? Nie mogę? Na dół? Nie mogę? Lewo? Nie mogę? No dobrze. Hope you're doing good. I'm doing fine, I guess. Hello there. Sylwia dzisiaj bardzo niemiła. Pyta się, czy wszystko w porządku i się naśmiewa. Bully. Taka śmieszna gra była. Wstaw tutaj ten jeden obrazek, że to sprawia, że chcecie bulować. No tak. Z twojego ulubionego anime? Nie ulubionego. Nie mówię, że było złe, ale na pewno nie leży w gronie moich ulubionych. No wiem, po prostu lubię z tego memować. Czy ja właśnie cofnąłem? Na początek? Chyba nie. Ale szybko, bo to trochę tutaj się nie da przejść dalej, to mi wystarczy wyjść na razie. W dół? Nie. W prawo? Nie. Czyli wracamy to. Prawo? Być może. Tu w lewo nie, w dół nie, czyli tutaj może. Kiedy jest metafor? Metafor jest w październiku czy w listopadzie? Jakaś część mi chce powiedzieć, że w październiku, ale głowy sobie uciąć nie dam. Okej. Okay. Kurwa, ta gra ma drop system. A czekaj, jak to było? A kiedy jest metafor, bo nie wiem, kiedy był drop saber? Mniej więcej. Wtedy będę już... Nie, wtedy jeszcze nie będę miał urlopu wystarczająco długiego. Bo pewnie nową umowę dostanę właśnie od października. Chyba, że z jakiegoś powodu na urlop składają się inne rodzaje umów. Jak pracowałeś poprzednio na tym samym stanowisku, nie, tylko na jednej umowie, ale raczej nie. Nie, z tego co się orientuję, to tylko UOP się liczy do długości stażu. Plus studia, tak, ale to wiadomo. Mhm. Więc ja... Oddujmy plus studia. No jeżeli przestudiowałeś, to masz jeść tam na stażu urlopowego. Tak? Tak. Ja dlatego musiałem przepracować 2 lata, żeby mieć 26 dni. Really? Nie wiedziałeś? Nie wiedziałem, że studia się liczą do stażu pracy. Znaczy... No do stażu, żeby, który ci wydłuża dni urlopowe. Mhm. No to już wiesz. Co? Jest trochę game changer, no przecież... Ja zaraz kończę studio. Nie, bo tak to byś musiał ile tam jest? 8 czy 10 lat przepracować? Aż tyle? No żeby mieć pełen urlop, to tak. Właśnie dlatego większość ludzi ma szybciej, bo ma jakieś nauki podobione. Bo jeszcze to nawet jakieś tam szkoły typu litera się liczą. To staż krótszy niż 10 lat, 160 godzin urlopu rocznie, czyli 8 godzin razy 20 dni urlopu. A ze stażem co najmniej 10 lat, 208 godzin, czyli 26 dni urlopu. No to jeżeli dobrze pamiętam, to 8 lat masz za studia. 8 lat masz mental. Tylko nie jestem pewien, czy za licencja, czy za magisterkę. No ja robię magisterkę, więc tak czy inaczej. Mhm. No to będziesz musiał 2 lata przepracować, żeby mieć pojęt ten. Zajebiste! Nie miałem pojęcia o tym. No to już masz pojęcie. No, czy jak to się... Życie jest piękne. Jak to się robiło? To się tutaj zrzucało po prostu? Z trendem zrzucałeś do dolnego, ile dobrze pamiętam.
Czy nigdy mnie nie zawiódł? Tak. Bob gdzieś odleciał, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ewidentnie tutaj się nic nie zmieniło, więc chyba wracamy na górę teraz. Więc chyba cię rozkomowałem? Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że on miał odlecieć. Tutaj kolejny wylatuje. Nie wiem, czy one mi nie wskazują, gdzie mamy je zrzucić. Może? Tak to wygląda. Czy to coś jeszcze jest w ogóle? Mógł tu przeskoczyć potencjalnie, ale na razie nie chcę. Bo na razie chcę sobie kamyk zrzucić. Wcale nie wygląda, że coś się zmienia, tylko dlatego, że dzieje coś do oka. Nie wiem, może to aktywuje jakieś magiczne mechanizmy rozpierdolonego świata. To są pseudoboskie istoty w świecie Pokemonów. Ja się nie kłócę, jak każe mi wrzucić kamień do dziura, to wrzucam kamień do dziura i nie zadaję pytań. Bezbędna logika. Czy chciałeś wracać na górę i zjeżdżać? Właśnie zastanawiałem się, czy mogę to wrócić, ale ja to nie wrócę. Bo pojechałeś na górę i od razu zjechałeś. Tak. Po prostu myślałem, że mogę to wrócić i zjechać na dół, ale nie mogłem, bo przeskoczyłem. Więc muszę to wrócić. Patrzyłbym w metaforę, bo job system. Ja na szczęście będę miał parę gier do przejścia, zanim metafor wyjdzie. No, same. Mam Vengeance do przejścia. Ja mam nieco inny problem. No. Wyszły Trailsy. Jakieś nowe teraz? Tak. O, doskonale. Mają turbo, więc nie zajmie ci to długo. Przy pierwszym przejściu raczej nie robię turbo. Nawet na Random Encantery? A nie, na Random Encantery to tak, ale to i tak pierwsze przejście mi raczej schodzi z jakieś 60-80 godzin. Okej. Okay. Szkoły wyższej 8 lat, ok, sound. Czy muszę przepracować 2 lata, no dobrze. Ile dni urlopu za studia? Muszę zobaczyć. W sensie wpiszę sobie dokładnie. Znaczy wiesz, to są progi, tak? Że dopóki nie wyrobisz, to masz 20, jak masz wyrobione to 26. Okej. Okay. W ten sposób, jasne. Przez to chciałem pytać, czy ja mam waterfall, ale na szczęście tutaj nie trzeba. Nie. Wyobraź sobie, że się softlockujesz. Nie byłbym absolutnie zdziwiony. Okej, okay, come on. Ale to tylko ja jestem lekko krzywiony, proszę się mną nie przejmować. No rzeczywiście, no to nie 2 lata i będę miał ten 26 dni. Wciąż mam 20 dni za damski chuj, nice. No 20 dni jest za samo to, że masz łup. No. Jutrz. Nie wiem, są ludzie, którzy twierdzą, że nie lubią mieć płatnego urlopu i idą na JDG. Na JDG? Jednoosobowa działalność gospodarczą. No, w ten sposób, no tak. Bo nie byłem pewien, czy odnosisz się do tego, czego się odnosisz. Nie chodzi mi o League Legend, spokojnie. Nie, bardziej mi chodzi, czy nie pojebałeś po prostu skrótu. Nie. Z jakiegoś powodu, ale tak, już wiem. Właśnie przez... czy ja tutaj to rzucam, czy nie? To rzucam. Chyba, Azel tu siedzi, więc... Właśnie wydaje mi się, że tam gdzie one siedzą. Może. Bo Sesowika będzie boleć wielkie JDG teraz. O tak, składki odpowiadać? Oj, tak. Ribbolo. Yep. Mnie też to będzie boleć za parę lat? Ja się cieszę, że nie muszę.
Zwłaszcza... z literalnie tego samego powodu. Zwłaszcza, że nie, ludzie mówią, że fajnie, że więcej w kieszeni zostaje, ale to jednocześnie trzeba myśleć w kategoriach, że będziesz potrzebował tych pieniędzy kiedyś ewentualnie. Mhm. Dobra, i czego teraz wy ode mnie chcecie? Żebym wrócił z tym na górę? Czy gdzieś mam z tym iść? Bo tutaj nic nie ma, więc ja muszę na górę wysłać. Przynajmniej nie widzę, gdzie jeszcze mogę iść. Chyba, że do Senti mam wrócić. A, spróbuję jeszcze do Senti wrócić. W ogóle u nas w robocie jest całkiem fajnie, bo tam pracownicy, którzy są już po egzaminach zawodowych, są, mają tam jakieś swoje małe działalności i są, nie wiem, na przykład od 2 do 4 dni w tygodniu u nas w biurze. Mhm. Jako, wiesz, drugą robotę, najebiste. Aha. Można sobie też z tego korzystać. No i mój play to będzie to, żeby... wiem, że będę chciał zostać tu, gdzie pracuję obecnie. Aha. Więc mój play to zakładam, że będzie zrobienie, połączenie tego, że mam miejsce pracy z tym, że będę mógł robić to, co mnie interesuje, bo ciągnęło mnie zawsze do zostania mediatorem. Mhm. Więc podejrzewam, że to będzie mój side hustle po prostu. Mi tak. Teraz czekam, aż cały czat mi powie, że jak to taki hater na mediatora. Ale... Mi cały czas trochę szkoda, że mi z tłumaczeniami ostatnio się tak różnie powodzi. Nie pamiętam, czy ja mówiłem swoją ostatnią wspaniałą historię roboczą. Wydaje mi się, że nie. Nie kojarzę, żebyś coś nowego mówił. Znaczy, wam chyba pisałem na konfie, że nie mogłem przyjąć zlecenia, bo byłem na urlopie. A, w ten sposób, no. No tak. Bo generalnie jestem w tej samej firmie na umowę o pracę jako tłumacz na oddzielnych stanowiskach i jeżeli jestem na urlopie, to nie mogę przyjmować zleceń wtedy. Z drugiego stanowiska, no... Bo to jest ta sama firma. Też gdybym w różnych firmach, to by to nie było problemu. No, tak. Chuj mi dupę! Widziałem. Instant karma. To się da przedzieje. To jest taki debil. On po prostu dba o siebie. O, swagger. Doskonale. Mudż. Ja się zabiję, prawda? O, nawet nie. Wejpodiony raczej też nie zabije, prawda? A jednak, o. Myślałem, że mniej zadam. Czy wiedziałeś, że Vaporeon? A tak, wiedziałem, że Vaporeon. Okej. Okay. Dobra gadka. Całkiem lubię motyw, który tu leci. Motyw Seriosa jest bardzo fajny. Jest dla mnie trochę dziwne, bo Pokémony nigdy nie stały dla mnie jakoś mocną muzyką. Au. No mnie zależy. To nie jest tak, że grałbym w nie dla muzyki, ale jednocześnie często jest tak, że muzyka mi pasuje na przykład, albo ten. Albo... Mam problem z soundfontami tych gier, bo są trochę łak. Też zależy, kurwa, który to będzie Rotom. Moje ulubione. No dobrze, sprawdźmy, który to jest Rotom. Który z 17 typów muszę wylosować tym razem? To jest gaz? Okej. Okay. Tylko akurat skorzystam. O Rotom kosiarka. Poświęcę mojego Jolteona zielonkawego. Czy Shiny Jolteon nie jest zielony? Może być. No to nawet pasuje. Ma literalny Shiny Jolteon w domu. O, pływa. Ja no nie zabiję mnie samym SPL-em, prawda? Nie powinien. Za dużo. Kurwa, 95% by the way. ZDB. And I want to fucking die.
To jest dokładnie powód, dlaczego nigdy nie lubię używać się w Pokemonach, dopóki nie mają 100%. No dobra, posiedzimy tu chwilę. Ja mam dużo podków. Myślisz, że się wystrzela z pipi? Okej, nie wystrzela się, bo spadł mi special def. Tylko jednocześnie nie mam odpowiedzi dwa razy na kosiarkę chyba. Twój Reptile nie ma Fire Puncha już? Ma, właśnie dlatego ten, dlatego zmieniam. A przy okazji jest odporny na Earth Powera, więc... Shadow Claw to może trochę bardziej to być. Trochę. Chyba nie jestem na dwa hity, ale zaraz to... On nie jest, teraz to już szkaleś mnie. What do you mean nie jest? Chyba, że nie wiem, jest jeszcze jakiś inny typing, który mu to neguje, ale... Czy on... Mu Electric Grass, kurwa. Użyłem Fire Puncha. Może w naszych genach mu to zmieni. Mate. Użyłem Fire Puncha i nie był super efektyw. Spójrz na Discorda. Mówię, może w nowszych genach mu to zmieni. Oh, game data, form data. In Gen 4 all forms of Rotom are electric ghost. No, okay. W czwartej genie jest zawsze electric ghost. Okej. Okay. Fajne, ale jest neutralne. Cześć, jeżeli to jest electric ghost, to jestem w dupie, no dobrze. Nie no, może nie będzie miał elektrycznych ruchów. Kules? A my to nie jest tak, że mam wielkie opcje w tej chwili. No. O! O, to ciekawy flex. O, kurwa. To bardzo nieprzyjemny flex. Myślisz, możesz sobie Blaziken nastawić? Mój Blaziken ma trochę mało HP. Możesz go wyleczyć, a potem go wstawić. Spróbuję, tak? Spróbuję. Kurwa. Spodziewałem się tego, ale jednocześnie gdzieś tam się łudziłem, że może jednak nie. Au. Uuu. Dużo. Blaziken angle? Raczej tak. Belocon chyba nie jest szybszy od Blazikena. Nie powinien być. Byłoby bardzo dziwne, gdyby był. Jest possessing the light bulb. No zwykły Rotom? Czy nie jest jakiś żarówka, Jason? Wygląda jak żarówka. Ma kształt żarówki, ale nie kolor żarówki. Znaczy no pomarańczowa żarówka, taka trochę przypalona. Mogła być. Od kierunkowskazu. Hmm? Od kierunkowskazu. W sumie. Ale w tej kształtem mocno nie pasuje. Są bardzo różne żarówki do kierunku wskazów. Right, kurwa, mamy Earthpowera. Fuck. Do you die? O kurwa, oh, to był kryt. Jeszcze cię krytnął. Ja pierdolę, never lucky. Czekaj, Earthpower, Shadow Claw, doskonale. Rozumiem. Tak szybko podbijające się i spadające paski HP w czwartej generacji. Dobra, Gardevoir padnie na hita, to na pewno. A my to różnica 11 poziomów i super efektyw zestawem. No. Pobijemy Cyrosai, pewnie będę wybombiał. No, ja pobiję Cyrosai, pewnie też będę wybombiał. Nice. O, kamuflaż. Czym kurwa jest kamuflaż? Transformuj to normal. On się kurwa prosi. Literalnie, why can't you be normal? Ale on właśnie dostał normal, ambipoma. No dobrze! Rzućmy kostką, czy wygram, czy przegram. Okej, nieważne, przegram. Boner. Excuse.
Jezus, to 20. Są 4 poziomy różnicy. What do you mean? No, ale jest to stab, to be fair. To nie jest ground type? Znaczy, nie stab, tylko super efektyw, to miałem na myśli. No. To tak. Dobra. Reiko też umrze i to na hita raczej. No. Zdziwiłbym się, gdyby nie umarł na hita. Co ten powinien być szybszy? Nie będzie. On bitmo jest szybki. Bardziej mnie zastanawia, jaki on ruchy ma. Bo bomberang jest not very effective teoretycznie. Ho. O, ja pierdolę. O kurwa. No dobrze. Ta gra cię nienawidzi? Ja. I on jest szybszy. Jezus. No dobrze, to już wiem, co będziemy robić na następnym streamie. Próbujemy z nim zawalczyć jeszcze raz. Swoją drogą, ja na streamach jestem znany z tego, że wszystko mnie zamraża. Jak streamowałem czwartą genę, znaczy czwartą, Hard Goldy Soul Silvery, to 3 czy 4 razy rzędu 10% freeze mnie zamroził. Ja pierdolę. I w pewnym momencie zrobiłem sobie po prostu na OBS-ie takie 10%, 10%, 10%. No, także jak już mówiłem, w przyszłym tygodniu spróbujemy sobie Cyrusa jeszcze raz sprawić, a ten w środę normalnie Battle Networki, a na sobotę spróbuję coś wymyślić. Także ten, dzięki wam za przybycie, trzymajcie po. Cześć.